No dobrze, słuchajcie, 13:10 na zegarze. Nasza gospodyni Michalina, którą zaraz będę przedstawiać, zasugerowała, żeby właśnie o 13:10, mimo trudności początkowych, technicznych, rozpocząć nasz webinar prosto i prościej. Czy w Polsce wszyscy rozumieją po polsku? Taki mamy temat dzisiejszego spotkania. Czy prosta polszczyzna wystarczy, by komunikować się ze wszystkimi? Czym się różni prosta polszczyzna od języka łatwego w rozumieniu i czytaniu? To jest rozwinięcie naszego tematu i właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać. Ja mam na imię i nazwisko Małgorzata Szumowska, jestem moderatorką dzisiejszego spotkania, a naszymi gośćmi webinarium jest pan Paweł Burlewicz z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Organizacji Urzędu, pani Aleksandra Steierwald z Fundacji Kultury Bez Barier. Ale ustaliliśmy już, że nie będzie tutaj pani i pana, tylko będziemy rozmawiać po ludzku i prosto. W związku z tym dosyć już tego, że tak powiem, paniowania i panowania. I teraz słuchajcie, program jest taki. Mamy wstęp, czyli to, co ja tutaj teraz mówię. Za chwilę Paweł opowie nam ze swojej perspektywy o języku prostym, będzie prezentacja. Później będziemy mieć czas na pytania, które zadajcie nam bardzo proszę w Q&A albo na czacie. Później wchodzi Ola ze swoją prezentacją. Będą pytania do Oli, a później podsumujemy to jakoś zgrabnie, tak myślę, naszą gospodynią, czyli jak tutaj mogę przeczytać hostina, to po czesku gościna, może się tak kojarzyć. Więc gospodyni naszego programu to Michalina Adamska. Mamy fantastycznych oczywiście tłumaczy polskiego języka migowego Alicję Szurkiewicz i Bernarda Kinowa. Napisowcy zespół Dostępni EU. I to, co jest bardzo ważne i co musi wybrzmieć zawsze, słuchajcie, na naszych webinarach. Webinarium jest organizowane w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności, realizowanego przez Fundację Kultury Bez Barier. Projekt jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. I projekt Warszawska Akademia Dostępności trwa 3 lata. Dla Miasta Stołecznego Warszawy realizuje go Fundacja Kultury Bez Barier we współpracy z Fundacją Integracja, Fundacją Widzialni i Dostępni EU. Spotkanie online jest realizowane z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami na żywo. Tak jak powiedziałam wcześniej, tłumaczą Alicja Szurkiewicz, Bernard Kinow. Napisy dostarczają Dostępni EU. I teraz, jak włączyć napisy? Napisy znajdują się pod ikonką CC, czyli Closed Caption, na pasku u dołu ekranu. I po kliknięciu ikonki CC rozwinie się menu Show Subtitle, czyli pokaż napisy, View Full Transcript, czyli pokaż pełną transkrypcję, Subtitle Settings, czyli ustawienie napisów, można regulować wielkość tychże napisów. I tak jak powiedziałam wcześniej, webinarium jest nagrywane, retransmisję ze spotkania zamieścimy na YouTube Warszawskiej Akademii Dostępności oraz fanpage'u Warszawy Dostępnej na Facebooku. Wybrzmiało to, co miało wybrzmieć, najważniejsze rzeczy. Ja jeszcze swoim zwyczajem powiem, i niech to będzie tradycją, że dostępność zawsze zaczyna się tutaj w głowie. Bez tego chyba nie można ruszyć, ale jesteśmy tutaj w fantastycznym gronie, które chyba to absolutnie rozumie. My jesteśmy po to, żeby to wspierać. Słuchajcie, zaczynamy. Paweł z namaszczenia urzędu, jak już rozmawialiśmy, opowie nam swoją perspektywę, pokaże nam swoją świetną prezentację i później będziemy to przegadywać, pytać. A teraz oddaję Ci mikrofon, Pawle. Miło w ogóle, miło Cię poznać na żywo, bo wiele słyszałam. W ogóle to mam taką fantastyczną tutaj opcję, że mogę poznawać ludzi, do których trochę tak sobie wzdycham przez komputer. A teraz możemy sobie porozmawiać i wreszcie się spotkać. Paweł, mikrofon jest Twój. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Też się bardzo cieszę, że mogę się z Tobą poznać, a z Państwem spotkać. Będę próbował przekonać, że mamy świetne narzędzie do tego, żeby rozmawiać, do tego, żeby rozmawiać tak, żeby wszystkich w tę rozmowę można było włączyć. A co ważne, nie tylko, żeby to była rozmowa nasza, czy osób zainteresowanych dostępnością, tylko żeby mogły wszystkie instytucje, czy to są instytucje kultury, czy przede wszystkim urzędy, rozmawiać z mieszkańcami tak, żeby mieszkańcy się czuli zadowoleni z tej rozmowy, żeby wszystko rozumieli, żeby ta rozmowa też niepotrzebnie nie zajmowała im czasu. Do tego służy prosty język. To jest troszkę sposób komunikacji, a trochę narzędzie do tego, jak się komunikować. Pozwolicie, że włączę moją prezentację. A ja w międzyczasie, Pawle, jeszcze spytam, bo takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, urząd
i prosty język. To po prostu jak jakaś wielka opozycja. Zwykle się myśli o tym, że urzędnicy używają języka totalnie skomplikowanego, a jeżeli chodzi o formalności, dokumenty, to już w ogóle jest jakaś totalne przeciwieństwo, prawda? Prostoty. Ale ty nas przekonasz, że może być inaczej, prawda? To, że tutaj spotkanych państwa chcę przekonać, to jest mniejsze zadanie niż to, że muszę przekonać 8 tysięcy urzędników pracujących w warszawskim magistracie, bo to jest moje podstawowe zadanie. Ale kto jak nie ty? No, tego się podjąłem między innymi dlatego, że ja tak naprawdę jestem bardzo niedługo urzędnikiem. 25 lat byłem dziennikarzem, dalej zresztą jestem. Ten głos mogą niektórzy z Państwa, ci, którzy się bardziej zimowymi dyscyplinami interesują, znać z Eurosportu. Więc ja mam doświadczenie dziennikarskie i doświadczenie z uczenia dziennikarzy pisania prosto i syntetycznie. I to akurat w prostym pisaniu się dość przydaje. Dlaczego? Będę próbował przekonać Państwa, że nie wszyscy w Polsce rozumieją po polsku i że nie ma jednego języka polskiego, bo na tym w dużym stopniu polega problem. Skoro to pytanie już zadaliśmy, czy w Polsce wszyscy rozumieją po polsku i czy prosta polszczyzna wystarczy, by komunikować się ze wszystkimi, przejdźmy do odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest taka, że tak naprawdę my na co dzień w różnych sytuacjach używamy zupełnie różnych języków. Kiedy mówimy, to jest jedna rzecz, kiedy piszemy, to ten nasz język już się troszeczkę zmienia. Czego innego oczekujemy, kiedy człowiek 20-letni pisze coś na Instagramie? Inny język będzie użyty w innej komunikatorze społecznym, WhatsAppie, kiedy 30-latki wymieniają sobie w pracy uwagi na jakieś tematy. A jeszcze co innego, taki staruszek prawie 50-letni jak ja napisze na Facebooku pewnie, bo to pokolenie już raczej takiego komunikatora używa. I te języki będą inne. Inne będą słowa, inne będzie składnia zdań, które będą budowane, innych skrótów będziemy używać. A to tylko media społecznościowe, a my przecież jeszcze się komunikujemy SMS-ami, komunikujemy się mailami i inaczej napiszemy mail do przełożonego, a inaczej coś, co jest bardzo podobne do maila, czyli tradycyjny list do babci. To są wszystko różne języki, różna polszczyzna. Zanim dojdziemy do urzędu, to jeszcze musimy przejść przez języki fachowe, czyli branżowe, te, których zawodowo używają jakieś grupy. Na przykład prawnicy mają bardzo specyficzny język, mają specyficzny język też urzędnicy, a ja będę Państwa przekonywał, że nie powinni mieć, że to, co się stało, to jest bardzo zła naleciałość, że od wielu lat urzędnicy posługują się językiem trudnym, skomplikowanym, pełnym słów, które są tam zupełnie niepotrzebne. A to dlatego, że przyzwyczaili się do pewnej konwencji, dlatego że my odruchowo jesteśmy w stanie rozmawiać z reguły kilkoma językami. Pomijam już te języki wyuczone, kiedy osoba głucha musi się nauczyć polskiego, a osoba, która przyjechała z zagranicy i tu studiuje, też dla niej jest to zupełnie język obcy. My intuicyjnie przenosimy się z języka do języka, ze sposobu mówienia jednego na inny sposób mówienia, dostosowując się do odbiorcy. Czasem te gody się mieszają, ale rzadko. Taką sytuację, jaką tutaj wyświetlam, chyba się za często nie zdarza, żeby ktoś pisząc przez ePUAP elektroniczną komunikację do sądu napisał Siemka Wysoki Sądzie Kopelat, no bo to jest inny sposób komunikowania i my intuicyjnie na to reagujemy. Ale żeby dobrze się komunikować, żeby dobrze się porozumiewać z ludźmi, warto świadomie używać tych kodów, warto świadomie mówić określonym językiem, w określony sposób używać polskiego. Jak to robimy? My możemy regulować poziom trudności komunikatu i tego, jak my do kogoś mówimy, na kilka sposobów. Będę częściej się zajmował pisanym językiem, bo jego dotyczy prosty język, ale wiele z tych rzeczy też dotyczy sposobu, w jakim mówimy. Sposób zwracania się do odbiorcy. My tutaj ustaliliśmy, że mówimy sobie na ty. Z reguły w pisanym języku zachowujemy pewne zasady savoir-vivre, ale to nie znaczy, że nie możemy się bezpośrednio do odbiorcy zwracać. I to jest jedna z tych podstawowych cech dobrej, prostej komunikacji.
długość słów i zdań. Z reguły nie zwracamy na to wielkiej uwagi, ale to jest z kolei miernik, który można zastosować, policzyć po prostu, jak długie są nasze zdania na piśmie i jakich używamy słów. Czy stosujemy specjalistyczne wyrażenia? Z reguły to samo można nazwać na wiele różnych sposobów i niektóre z tych sposobów są znacznie bardziej zawiłe, a niektóre prostsze. Niektóre są mniej precyzyjne, niektóre są bardziej precyzyjne. I to przy stosowaniu prostego języka też wyjdzie. Wreszcie pozostaje forma dokumentu. Forma dokumentu jest ważna, kiedy mówimy o tym, jak piszemy. Możemy ten tekst dać tak zwaną blachą, czyli puścić od góry do dołu, linijka pod linijce, bez żadnych przerw w języku. Możemy wreszcie podzielić na akapity, dodać śródtytuły, skonstruować komunikat nieco inaczej. Ważne jest to, do kogo mówimy. To jest absolutnie najważniejsze. Nie tylko ze względu na dostępność, bo temat prostego języka dotyka i dostępności dla wszystkich odbiorców naszego komunikatu i też dobrej komunikacji, czyli tego, czy my będziemy potrafili przekazać odbiorcy to, co chcemy powiedzieć. Każdy z nas, każda instytucja, czy to jest instytucja kultury, czy to jest urząd, czy to jest firma, ma bardzo różnych klientów. I sposobem na dobrą komunikację, na dobre stosowanie prostego języka jest poznanie swoich klientów. Jeśli wiemy, jaka grupa klientów dominuje, jeżeli wiemy, jakim posługuje się językiem, jeżeli wiemy, czego od nas oczekuje, to łatwiej nam będzie pisać do naszych klientów tak, żeby naprawdę mogli zrozumieć komunikat. Prosty język to jest takie narzędzie albo sposób komunikacji, który uwzględnia różne potrzeby klientów. Staramy się znaleźć najmniejszy wspólny mianownik, trochę jak w matematyce, ale to nie jest aż tak groźne ani trudne, który łączy wszystkich naszych klientów, czyli uwzględnić te cechy, które ma każdy z naszych klientów. Czyli jeżeli wiemy, że na przykład w naszym urzędzie, że co czwarty klient to jest osoba starsza, co czwarta osoba przychodząca do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ma powyżej 60 lat. Za 10 lat będzie to już co trzecia osoba. Więc jeżeli cokolwiek piszemy do naszych klientów, to nie może być napisane zbyt małym drukiem, dlatego że nie będą mieli szans się zapoznać z informacją. To właśnie wynika z tego, że uwzględniamy potrzeby. Jednocześnie musimy uwzględnić też potrzeby osób młodych. Co to znaczy potrzeby osób młodych? Na przykład młode osoby ze względu na sposób przyjmowania mediów, czyli informacji w życiu, za przebodźcowanie, że mają tych informacji bardzo dużo, to są osoby, które przyjmują raczej komunikaty krótkie niż długie. Raczej są, mówiłem o tych komunikatorach czy SMS-ach, przyzwyczajone do tego, że komunikat dobry to jest komunikat na 160 znaków, a nie cztery kartki litego tekstu. Może być kłopot z jego przyswojeniem. Dlatego my w tym narzędziu musimy właśnie uwzględnić potrzebę wszystkich. Co robimy, żeby to uwzględnić? Musimy tworzyć uniwersalne dokumenty, czyli takie dokumenty, które są przygotowane od strony technicznej, czyli tego wyglądu dokumentu, i od strony językowej tak, żeby zrozumiała go jak największa grupa klientów swobodnie, czyli bez zastosowania dodatkowych narzędzi kontaktu z dodatkowymi osobami. Jakie to są osoby i narzędzia, to za chwilkę. Wreszcie też odpowiedź na to, czy prosty język wystarcza zawsze. Nie zawsze. To jest narzędzie, które pozwala połączyć wiele, wiele grup o różnych potrzebach, pisać krótko i na temat, natomiast nie zawsze wystarcza. Czasem nasi odbiorcy mają takie potrzeby, by przeczytać coś w tekście łatwym do zrozumienia, czy w języku łatwym do zrozumienia, nazywanym po angielsku easy to read. I to jest jeszcze inny sposób formułowania komunikatów. Pani Aleksandra opowie o tym trochę później w naszym spotkaniu. A czasem potrzeba technologii wspomagających, czyli ta dostępność obejmuje nie tylko treść, o której ja będę więcej mówił, ale też sposób przekazania treści. Prosty język jednak ma tę zaletę, że już jest łatwiejszy potem do przekazania przez technologie wspomagające i jest też łatwiejszy do przygotowania w tej formie easy to read.
Dla kogo my ten prosty język szykujemy? Na osób, które mają trudności, czyli bariery do przekroczenia, żeby odebrać nasz komunikat. Tu są takie przykłady z aglomeracji warszawskiej akurat wzięte, z różnych danych statystycznych. Oficjalnie, według danych mojego urzędu, w zeszłym roku 78 tysięcy osób z zagranicy było w Warszawie i okolicach. To jest dużo, a tak naprawdę ta liczba pewnie jeszcze jest znacznie większa, bo to są tylko te osoby, co się zgłosiły, zameldowały, przebywają dłużej na stałe. Pewnie jest tych osób dużo więcej. Warto pamiętać, że ponad połowę z nich stanowią Ukraińcy. Dużo do nas też przyjeżdża Białorusinów, to jest prawie następna ćwiartka. A wśród tej pozostałej ćwiartki są na przykład studiujący tutaj Hindusi, którzy znają trochę Polski. Są Wietnamczycy, którzy przyjechali, zostali na długo, są obywatelami polskimi często, ale dla nich język polski też czasem jest wyzwaniem. To powoduje, że wiele dokumentów, wiele tego, co komunikujemy my jako urząd, czy wszyscy państwo jako instytucje kultury, to są komunikaty zrozumiałe dla tych obcokrajowców, zrozumiałe do pewnego stopnia. I teraz prosty język, proste, dobre konstruowanie komunikatu sprawia, że mogą takie osoby bez pomocy się obejść. Czyli obcokrajowiec nie musi prosić innego kolegi, który lepiej zna polski, nie musi używać tłumacza w internecie, nie musi wreszcie iść z jakimś dokumentem urzędowym do oficjalnego tłumacza, tylko sam sobie poradzi z prostym, dobrze sformułowanym formularzem. Duża część mieszkańców to osoby z niepełnosprawnościami. Osoby niewidome, niedowidzące, te oficjalnie stwierdzonym niedowidzeniem, to około 130 tysięcy osób. To jest grupa, dla której też przygotowanie dokumentów w prostej formie może zapewnić to, że łatwiej im będzie odebrać przy pomocy technologii wspomagających. O seniorach mówiłem, o młodzieży słowo było, ale warto jeszcze zwrócić uwagę, że bywają osoby, i to wcale nie jest ich tak mało, w aglomeracji warszawskiej bez wyższego wykształcenia. Myśmy zbadali swoje dokumenty, od czego zaczęło się upraszczanie w naszym urzędzie, od tego, że zbadaliśmy poziom trudności dokumentów, które tu są, próbka każdego typu dokumentów czy artykułów ze stron internetowych, pism takich ogólnie trafiających do wszystkich mieszkańców i wreszcie pism, które piszemy w jakichś konkretnych sprawach, trafiły do pracowni prostej polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego i tam zostały zbadane. I to badanie wykazało, że żeby zrozumieć treści, które my przekazujemy, to trzeba mieć nie tylko wyższe wykształcenie, ale niemal doktorat. I to znaczy, że ten język jest za trudny, że źle mówimy do mieszkańców Warszawy i że musimy się poprawić. Na szczęście naukowcy z Wrocławia bardzo dokładnie podpowiedzieli nam, jak proste pisanie wprowadzić, jak ten język dostosować do potrzeb. Żeby pamiętać na przykład, że nie każdy z mieszkańców stolicy i okolic zna język angielski, a modne jest w tej chwili wstawianie słów w językach obcych. To jest bariera już, która może się pojawić w naszym pisaniu. Że nie każdy zna wszystkie skróty, które wydają nam się popularne, że trzeba też te skróty wyjaśniać. No i wreszcie na samym końcu jest taka grupa osób, które potrzebują prostego języka, komunikatu sformułowanego zwięźle i do tej grupy prawdopodobnie wszyscy obecni należymy, bo to są osoby, które mają mało czasu. Jak dostajemy dokument z urzędu, to każdy z nas na chwilę cierpnie, na chwilę się denerwuje, co to może być. To nam, nawet jeżeli nie jest to coś przerażającego, czyli chcą od nas pieniądze, to z całą pewnością jest to coś, co może nam zburzyć plany. Wystarczy, że mieliśmy za 3 dni wyjechać gdzieś na działkę, na wakacje, a tu przychodzi coś z urzędu, my musimy zareagować. I tutaj też prosty język pomaga. Dobrze sformułowane pismo to jest takie pismo, w którym od razu wiadomo, o co chodzi, w którym wiem, jak muszę zareagować, kiedy muszę zareagować i po co do mnie urzędnik czy inna instytucja kultury napisała. Dlatego będę przekonywał, że tak naprawdę wszyscy tego prostego języka, tej prostej komunikacji potrzebujemy w jakiś sposób.
Jaki jest ten prosty język? Prosty język jest zwięzły, to znaczy, że piszemy rzeczy bez ozdobników, bez zbędnych słów wręcz, bez tego, co jest niepotrzebne odbiorcy. Jest precyzyjny, to znaczy, że nazywamy rzeczy tak samo, tak precyzyjnie, jak tylko potrafimy, żeby odbiorca wiedział, o co nam chodzi. Ale też mówimy prosto, czyli dobrze składamy zdania po prostu. Na początku jest podmiot, potem jest orzeczenie, potem dopiero są dopełnienia, żeby było wiadomo kto, co robi, a dopiero potem gdzie, jak i kiedy. Jest logiczny. Tak konstruujemy nasze wiadomości, żeby jedna myśl wynikała z drugiej. Jest bezpośredni. Zwracamy się do odbiorcy. Nie boimy się tego, żeby powtarzać, że to dla państwa jest ten dokument, co państwo muszą zrobić, co państwo w tym dokumencie znajdą. Jest dostępny. To znaczy, że staramy się między innymi, znaczy, że staramy się unikać niepotrzebnych terminów specjalistycznych. A jeżeli musimy jakiegoś trudniejszego słowa użyć, to musimy je wytłumaczyć. Niewykluczający, to znaczy taki, by pamiętać o dostępności. Nie tylko jeśli chodzi o treść, ale też o formę tego języka. Tutaj będzie mowa też o tym, jakiej wielkości czcionka powinna być, jak powinniśmy przedstawiać informacje. No i wreszcie ukierunkowane, czyli w takim języku znajduje się w treści tylko to, co jest potrzebne odbiorcy, tylko to, co interesuje adresata. Nie interesują go przeżycia urzędnika, nie interesuje go, jak strasznie cierpiał biedny urzędnik, zajmując się jego sprawą. Nie, piszemy tylko to, co interesuje odbiorcę. Na szczęście prosty język, po angielsku zwany plain language, to jest ruch, który chciał od samego początku, żeby przepis na prosty język był konkretny, żeby to nie była jakaś abstrakcyjna teoria gdzieś z katedr uczelnianych zaczerpnięta, tylko żeby to była praktyka urzędowa, praktyka instytucji, narzędzie, którym można się posługiwać. Dlatego ten przepis na prosty język, o którym będę mówił, jest czasem formułowany w punktach, tych punktów raz jest 6, raz jak u mnie 12, raz 15, ale generalnie zawsze dotyczą tego samego i mają bardzo podobną formę. Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest przekazywać to, co jest istotne na samym początku treści. Czyli w przypadku urzędu, jak do nas pisze mieszkaniec i pyta się, czy na tej działce będę mógł wybudować dom, to odpowiedź dla niego powinna się zaczynać od stwierdzenia: tak, będzie pan mógł wybudować ten dom, bądź nie, nie będzie pan. Dopiero dalej powinno następować wytłumaczenie dlaczego i coś, co jest ulubionym fragmentem pism dla urzędników, czyli tak zwana podstawa prawna, czyli zbitek zupełnie niezrozumiałych dla przeciętnego śmiertelnika przepisów i nazw ustaw i innych dokumentów. To jest bardzo ciekawy fragment komunikacji, z tym, że czyta go mniej więcej 1%. Dlatego w prostym języku przekonujemy, że można go dać dalej w głębi tekstu. Przekazuj tylko to, co istotne. Jak piszemy do kogoś, że dostał w spadku mieszkanie od babci, to piszmy tylko to, co urząd załatwia, a nie opisujmy tego mieszkania, ani kiedy babcia w nim mieszkała, bo przypuszczam, że babcię znał lepiej od urzędnika, który próbuje o tym pisać. Wie też, jakie dokumenty wysłał do nas, wie, od kiedy zajmuje się sprawą, więc pisanie tutaj rysu historycznego całej sprawy też nie ma sensu. Przekazujemy tylko to, co w danym momencie interesuje osobę odbierającą nasz komunikat. Dostosuj przekaz do odbiorcy i sytuacji. To jest ważne, dlatego że jak na przykład stosując prosty język, rozmawiając ze sobą dwaj prawnicy, to oni będą używali troszkę innych słów i innego przekazu między sobą, niżeli prawnik ten sam, piszący pismo do wszystkich mieszkańców Warszawy. On wtedy nie może użyć niektórych terminów prawniczych, a jeśli chce coś, jakiś problem wytłumaczyć, musi to zrobić innymi słowami. Więc musimy ten przekaz dostosowywać. Nazywaj, kto i do kogo pisze.
Bardzo często urzędnicy mieli taki brzydki zwyczaj, który powinien po poprzednim systemie ekonomicznym minąć, ukrywania się za słowami. Mówili, że coś zostało zrobione, że powzięto decyzję, że przygotowano dokument. Nie było wiadomo, kto to zrobił. Pod pismem teraz najczęściej jednak jest podpisany konkretny dyrektor, konkretny burmistrz, który podejmuje decyzję, a nawet jeśli pisze do odbiorcy urzędnik, to też wiadomo, kto pisze, a jak pisze w ramach, w imieniu urzędu czy komórki, tak, że dzielnica zaprasza na spotkanie mieszkańców, to też pisze my, urząd dzielnicy, zapraszamy państwa na jakieś spotkanie. Nazywaj wprost, kto co robi. To jest rozwinięcie tego punktu. Jeżeli ktoś podjął decyzję w sprawie mieszkańca, to wiadomo, kto podjął. Więc burmistrz w piśmie powinien napisać: podjąłem decyzję taką i tak. Podziel tekst na akapity i stosuj śródtytuły. Tu już przechodzimy do formy przekazywania informacji, ale jeżeli podzielimy nasz tekst, nawet długi, na mniejsze części, na logiczne kawałki, jeżeli nazwiemy, co jest w każdym fragmencie dokumentu, ja zaraz to pokażę oczywiście na przykładzie, to będzie znacznie łatwiej zrozumieć to, co chcemy przekazać, dlatego że czasem te dokumenty urzędowe są bardzo długie. Na przykład dokumenty dotyczące architektury raczej przypominają książkę niż pismo. Może być powiedzmy 50 stron na temat nieruchomości, ale bardzo łatwo tam wydzielić poszczególne tematy. Tu jest o kanalizacji, tam jest o elektryczności, tu jest o dokumentach potrzebnych w tej sprawie. Nadając takie śródtytuły w dokumencie, bardzo ułatwiamy odbiorcy korzystanie z tego dokumentu. On wie, gdzie co ma znaleźć, zwłaszcza jak musi do niego wracać. Co możesz? Napisz w punktach. To jest bardzo dobre, bardzo ważne zalecenie, dlatego że jeżeli na przykład prosimy mieszkańca, żeby przyniósł jakieś dokumenty do urzędu, bo musi przynieść dowód osobisty, jakieś załączniki, ksero jakiegoś dokumentu z innego urzędu, jeśli my to wszystko mu napiszemy nie blachą tekstu, po dwukropku, jedną, drugą, trzecią rzecz, tylko w punktach, to będzie miał coś w rodzaju listy kontrolnej. Będzie mógł sobie po prostu to nasze pismo wziąć i skreślać. To już mam, to już przygotowałem, to już jestem gotowy. Będzie mu łatwiej z tego naszego komunikatu korzystać. Przenieś podstawę prawną do przepisów. Ludzie, którzy nie są prawnikami, nie lubią podstaw prawnych, rzadko z niej korzystają. Mają po prostu do urzędników, do pracowników instytucji, którzy muszą się powoływać na konkretne przepisy prawne, bo tego prawo wymaga, mają do nich zaufanie. Nie muszą tych przepisów prawnych dostać w pierwszym zdaniu, jak wielu urzędników się przyzwyczaiło. Dlatego my przekonujemy urzędników, żeby przenieśli podstawę prawną, czyli te długie nazwy ustaw na sam koniec, tam gdzie można, bo w decyzjach administracyjnych będą troszkę niżej, chociaż akurat nie w przepisie. Używaj krótkich zdań i wyrazów. Co to znaczy? Krótkie zdania i krótkie wyrazy dają się w języku polskim zmierzyć. Kiedyś w średniowiecznej polszczyźnie czy angielszczyźnie zdania były jeszcze dłuższe. Średnia w angielskim wynosiła 52 słowa w średniowieczu w jednym zdaniu. W tej chwili jest podobnie jak w polskim. To znaczy zdanie, które ma być zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, nie powinno mieć więcej niż 20 słów. Jeżeli jest na piśmie, a nie w internecie, bo w internecie jeszcze ta liczba spada. Nie piszmy zdań dłuższych niż 15 słów. To jest bardzo konkretna miara, którą możemy sobie sprawdzić, czy nasz tekst jest dobry. To samo dotyczy wyrazów. Wyrazy powinny być krótkie. Krótkie wyrazy mózg przyswaja łatwiej. W przypadku polskiego to są trzy sylaby. To jest ta górna granica wyrazu, który nie jest długi. Jeśli są cztery sylaby, to już to musimy się skupić na wyrazie, bo jest on dla nas długi. Co ciekawe, to też zależy troszkę od języka, dlatego że dla Niemców cztery sylaby to jeszcze nie jest długi wyraz, a dla Anglików trzy sylaby to już jest długi wyraz. Także w języku polskim ta miara jest nieco inna. Dla nas ten długi wyraz to są dopiero cztery sylaby.
Co jeszcze możemy zrobić konkretnego? Pilnować szyku. To, o czym już wspomniałem, najpierw napisać kto, potem co robi, a dopiero potem jak, gdzie czy kiedy. Takie zdania, które zaczynają się od tego, że burmistrz zadecydował o budowie fontanny, są dużo łatwiejsze do zrozumienia, czy jeśli chodzi o fontannę, która znajduje się przy ulicy Puławskiej pod numerem 17, to burmistrz po uzgodnieniach ze swoimi doradcami i zastępcami zdecydował się ją postawić. No koniec rzędem z temu, kto w tym zdaniu zrozumiał, kto i co zrobił tak naprawdę. A kiedy napiszemy, że w krótszych zdaniach burmistrz zdecydował się postawić tę fontannę, fontanna znajduje się na ulicy Puławskiej pod numerem 9, burmistrz przed podjęciem decyzji skonsultował się ze swoimi doradcami i zastępcami, to ten komunikat staje się prosty i zrozumiały, a to cały czas jest ta sama informacja. Unikaj trudnych słów i pokrętnej gramatyki. Co to są trudne słowa? To są słowa na przykład sztuczne i wydumane. Urzędnicy lubią pisać niniejszy. To jest jedno z takich ulubionych słówek. Co to niniejszy znaczy? No znaczy ten po prostu. Ten dokument proszę przynieść po wypełnieniu, a nie niniejszy dokument. Ja tak podpowiadam urzędnikom zawsze, żeby stosowali sobie takie kryterium. Pisz do swojej babci. Tak jakbyś sprawy urzędowe zawiadamiał tę swoją babcię tak samo jak o sprawach codziennych, więc w codziennych sprawach nie napiszemy nigdy babciu przyjadę na niniejszą zupę pomidorową, dlatego takie słowo niniejszy nie nadaje się też do komunikatu oficjalnego. Proszę, żeby babcia podpisała mi ten dokument, jeśli na przykład chcemy od babci jakiś bardzo dobry spadek dostać. To jest jedno z tych słówek. Tych słówek jest więcej, takich słówek, które są niepotrzebne, które są trudne. Można to samo powiedzieć na wiele sposobów. Pojazd mechaniczny osobowy to jest to samo co samochód. Impreza o charakterze rozrywkowym to jest to samo co koncert. I wystarczy to krótsze, ten prostszy komunikat, jeżeli go wstawimy w zdanie, więcej osób zrozumie, a my się mniej napiszemy jako urzędnicy, to urzędnik też na tym korzysta. Pokrętna gramatyka. Ona znowu tutaj trochę wynika z tego, o czym wspomniałem, że urzędnicy czasem chcą sobie trochę dodać wzrostu. Ja zasłaniam moje kwiatki, bo mam dużo centymetrów, ale to nie o taki wzrost chodzi, chodzi o to, o taki koturn, o taką powagę urzędu, o to, co żeśmy tak naprawdę odziedziczyli po zaborach, po tym, co było 100 lat temu, bo może Państwo nie uwierzą, ale już w latach 30. XX wieku, kiedy reformowano język urzędowy, to językoznawcy zwracali uwagę, że on jest za trudny, że on jest zawiły, że on jest sztuczny i wreszcie, że wiele w nim jest kalk z języka niemieckiego, bo ten język był tworzony na podstawie języka urzędowego Austro-Węgier, bo tam pracowali Polacy i sobie ten język przejęli. I przez to mamy trochę takie konstrukcje, których być nie powinno. Tutaj też są bardzo, bardzo proste porady, bardzo proste zalecenia. Tak naprawdę wystarczy unikać imię słowów, czyli tego wszystkiego, co się na oncy. Czyli pracownik mający odpowiednie kompetencje, to jest po prostu kompetentny pracownik. To jest pracownik, który wie, jak Państwu pomóc. To jest wreszcie strona bierna. Nie należy pisać, że umowa została przyjęta, tylko burmistrz i instytucja kultury podpisali umowę, by wystawić przedstawienie, a nie zrealizować określony program kulturalny. To dalej znaczy to samo, to tylko zdejmuje całą tą komunikację z niepotrzebnego koturnu. Jeżeli urzędnik jest dobry i kompetentny, to nie musi używać tej pokrętnej gramatyki, żeby przekazać, co ma do przekazania, bo na tyle konkretnej rzeczy zrobił, że ma co odbiorcy przekazać po prostu. No i wreszcie... ten majestat, o którym mówiliśmy na początku, jeszcze zakulisowo, prawda? Ja tego majestatu strasznie lubię, może dlatego, że częściej byłem klientem urzędu, niżeli urzędnikiem, choć z wykształcenia urzędnikiem również jestem, ale tak naprawdę ten majestat jest do niczego niepotrzebny. Ten majestat powoduje, że powstaje dystans pomiędzy urzędem a urzędnikiem i tak naprawdę i urzędnik, i urząd na tym traci.
Dokładnie. Kiedy taki dystans powstaje, mieszkaniec, ten klient urzędu, traci zaufanie do urzędnika, czyli przychodzi już taki troszeczkę spięty, na jeżu. Spięty. Będę rozmawiał z kimś, kto nie chce mi pomóc. A przecież to jest urzędnik, żeby pomóc wypełnić te dokumenty, żeby załatwić sprawę. Urzędnik też na tym skorzysta, bo jeśli będzie rozmawiał z osobą mniej zestresowaną, chętną do tej współpracy, wierzącą, że urzędnik ma coś do zaoferowania, żeby tę sprawę szybko załatwić, to nie będzie narażony samemu na stres, bo taka zdenerwowana osoba ten stres się urzędnikowi też udziela. Taka osoba potrafi nakrzyczeć, potrafi być nieprzyjemna. Niestety czasem zdarza się nawet, że wulgarna. I takich sytuacji można uniknąć, jeżeli nie zdenerwujemy po prostu tego kogoś. Kiedy powstawały rozbudowana sieć obsługi mieszkańca, kiedy powstawały WOM-y w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, to jednym z ich pomysłów było właśnie skrócenie tego dystansu, żeby mieszkaniec miał krócej, by przyjść i załatwić sprawę, a teraz jeszcze bardzo chcemy, żeby wypełnianie dokumentu zajęło mu mniej czasu, żeby te dokumenty były dla niego od początku zrozumiałe. Ci, którzy drogę przeszli, sprawdzili już, że rzeczywiście tak jest. A dla urzędników, dla piszących nas wszystkich jeszcze jest taka podpowiedź, może ten punkt w języku prostym dopisali dziennikarze, bo dziennikarze są do tego przyzwyczajeni, że ktoś musi przeczytać ich tekst, zanim pójdzie w świat, żeby był zrozumiały, żeby nie było w nim niepotrzebnych rzeczy. Jeśli chodzi o dokumenty takie, które my komuś pokazujemy, to dobrze jest poprosić któregoś z kolegów, który nie jest w tej sprawie tak głęboko, nie zna materii, czyli nie ma tej klątwy wiedzy, że wszystko już na ten temat wie, przekazujemy mu i pytamy, czy wszystko rozumiesz? Podkreśl, niczego nie rozumiesz. Czy coś tu jest niepotrzebne? Czy ty się już dowiedziałeś wszystkiego, o czymś pisze niepotrzebnie? Zaznacz mi, co ja mógłbym jeszcze z tego tekstu wyrzucić. Co to daje? To daje efekt, że to samo pismo może być znacznie krótsze. Tutaj mamy przykład po pierwsze tego, że prostym językiem zajmuje się nie tylko Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Jeśli chodzi o miasta, to podobne programy są w Tychach, są w Krakowie, są w Sopocie. Zabiera się za to Wrocław, a na poniedziałek ja jestem umówiony z magistratem poznańskim, żeby przekazać im nasze dokumenty, bo też startują z programem upraszczania języka. Zajmuje się nim również ministerstwo, w tej chwili to Komitet Prezesa Rady Ministrów będzie tym zarządzał programem Prosto i kropka. On też podpowiada, jak te dokumenty zmieniać. I tutaj mamy taki przykład. Po lewej stronie dokument sprzed przerobienia, po prawej uproszczony. To nie jest dokument, który był wysłany, tylko wypracowany właśnie w takim projekcie. Czym się te dokumenty różnią? Tym, że to wszystko, co ma taki bardzo formalny charakter, jest zebrane w swego rodzaju wizytówkę dokumentu, czyli tam, gdzie widzimy, że czego dotyczy pismo, jaką ma sygnaturę, jaki jest kontakt do osoby, która tę sprawę prowadzi, pod jaki e-mail można przysłać swoje pytania, pod jaki telefon zadzwonić. To wszystko jest zgromadzone w taką metryczkę dokumentu. To, co jest podstawą prawną, co jest słabiej zrozumiałe, co jest tak naprawdę odbiorcy rzadko potrzebne, jest odesłane na dole do dodatkowego rozdziału, który ma swój tytuł. Jak Państwo widzą, w tym przypadku akurat po odchudzeniu, to z tej treści zostało jeden akapit. I tak naprawdę on przekazuje merytorykę, to, co trzeba przekazać dalej. Dwa słowa może o tym, skąd się ten prosty język wziął. Tak naprawdę wpadł na ten pomysł rewolucyjny dla administracji, bo mówię o administracji w tej chwili, Winston Churchill. Spadł w bardzo szczególnym momencie, bo podczas bitwy o Anglię. Miał zebranie gabinetu wojennego, który wtedy Wielką Brytanią rządził, i stwierdził, że tomy dokumentów, które są przyniesione na to zebranie, nie pozwalają się nawet zapoznać z tymi sprawami jemu i ministrom, więc napisał taki ogólnik, że od tej pory, jeśli coś trafia do tego gabinetu wojennego, to ma być napisane krótko, syntetycznie, w punktach, i jeżeli będą zainteresowani głębiej jakąś sprawą, to dopiero się zapoznają z całą dokumentacją.
napisał, że potrzeba wielu dokumentów, bo każdy urzędnik tak naprawdę z bardzo wieloma dokumentami ma do czynienia, ale można to tak uporządkować, żeby rzeczywiście napisać prosto i podzielić, pisać streszczenia, pisać na samym początku, o co nam chodzi. Jak Państwo widzą, bo to jest fotokopia tego dokumentu, tej decyzji, którą wydał Winston Churchill, on sam się na jednej kartce z tą decyzją zmieścił i napisał wszystko w punktach. Brytyjczycy zajmowali się reformą administracji, kiedy drugi raz był Winston Churchill premierem i zajęło im to ładnych parę lat, a jak Margaret Thatcher w latach 70., 80. znowu rządziła, to ona po raz kolejny przeprowadzała tę reformę, bo to nie jest tak prosto, żeby się na ten prosty język przestawiła cała duża administracja. To jest pewien proces, my go zaczynamy. Zaczynamy go w skali Europy z inicjatywy tłumaczy. Tu ukłon dla pań tłumaczek, które tłumaczą na język migowy, bo to tłumacze na 24 języki Europy nie wytrzymali dokumentów o funduszach europejskich. Stwierdzili, drodzy Państwo, piszecie tak skomplikowanie, tak zawiłymi terminami i tak długie są te dokumenty, że my nie nadążamy tłumaczyć po prostu. Jest nas coraz większa grupa i nie możemy tego zrobić. Poszli do szefostwa w Parlamencie Europejskim, dyskutowali tak długo, aż Rzecznik Praw Obywatela Unii Europejskiej, ombudsman, przygotował projekt, w którym w obowiązkach urzędnika znalazła się sugestia, że urzędnik pisze krótko, prosto i zrozumiale. Zresztą w Polsce też to Rzecznik Praw Obywatela był tą pierwszą osobą, która namawiała do tego, żeby takie projekty, programy prostego języka powstały. Gdyby ktoś z Państwa się zastanawiał, skąd wziąć wiedzę, to jest coś takiego jak Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod nią kieruje profesor Tomasz Piekot, kieruje z wdziękiem i fantastycznie, bo to wychowanek profesora Jana Miotka i to widać, kiedy upowszechnia prosty język, bo jest znakomitym mówcą. I on przygotował ze swoimi naukowcami bardzo dokładny program, jak taki prosty język w instytucjach wdrażać. My właśnie realizujemy ten wrocławski program. I to jest podstawa naukowa, ponieważ oni zbadali język urzędowy, czyli wzięli na tapetę język urzędowy z bardzo wielu instytucji. Zaczęli od funduszy europejskich, bo one były najbardziej skomplikowane, a potem tak naprawdę zajmowali się dokumentami z bardzo wielu urzędów. Zajmowali się też nowoczesnymi metodami, dlatego że użyli komputerów do analizy matematycznej tych dokumentów. Czyli wszystko, co tam się dało pomierzyć, jaki rodzaj słów jest używany, jak często, jak skonstruowane są zdania, ile jest wyrazów za trudnych, czy teksty są podzielone na akapity, to wszystko da się mechanicznie sprawdzić i pomierzyć po prostu dla jakiejś grupy dokumentów. I tak też między innymi na przykład nasze dokumenty były badane. Stąd wiemy, czego nie robić i jaki ten tekst, jaki ten nasz język w komunikacji z klientem jest. Co jest jeszcze niesłychanie ważne, trzeba ten prosty język do urzędów i instytucji wprowadzać w umiejętny sposób. I będę mówił oczywiście troszkę o doświadczeniu teraz swojego urzędu, ale myśmy przyjęli to samo, co zrobił Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to samo, co robiły niektóre inne instytucje, przede wszystkim banki i ubezpieczyciele, bo tak naprawdę to nie urzędy, tylko komercyjne podmioty zauważyły jako pierwsze, że jeżeli się napisze w prosty sposób, to zupełnie inaczej odbiorca traktuje komunikat. I tak jest na przykład ostatnio od firmy, która telewizję kablową dostarcza do mojego domu. Dostałem pismo, po którym od razu poznałem, że jest to uproszczony, ten prosty język, bo tam było napisane, zmieniły się przepisy i będziemy musieli na nowo uzgodnić pewne rzeczy w umowie. Czyli nazwali my, telewizja kablowa, państwo, odbiorcy, pan odbiorca, musimy na nowo pewne rzeczy przegadać, bo zmieniła się umowa, czyli napisali tak, jak powiedzieli. Język pisany, prosty, powinien być w dużym stopniu podobny do mówionego.
nie może być tak niechlujny, bo czasem mówimy na skróty, coś mówimy niedbale, powinien być precyzyjny, dokładny, ale powinien być swobodny i prosty, jeśli chodzi o swoją konstrukcję. By dobrze wprowadzić taki prosty język w jakiejś instytucji, to dobrze, żeby do tego byli przekonani przełożeni, bo i tak na końcu od nich będzie zależało, czy ten prosty język będzie działał, czy on będzie naprawdę, będą go używać urzędnicy, no bo to przełożony podpisuje dokumenty i on musi tego prostego języka wymagać. Najważniejsze, żeby pracownicy wiedzieli, jak mają pisać prosto, czyli żeby te wszystkie punkty, o których mówiłem, które jeszcze można oczywiście rozwijać, my przygotowujemy bardzo dokładną instrukcję, jak ma pisać urzędnik, będziemy też mieli taką listę sprawdzającą, jak ma kierownik na różnych stanowiskach sprawdzać te dokumenty, czyli czego ma wyszukać do wykreślenia, a co ma znaleźć jako ważną informację dla odbiorcy. To jest podstawowa rzecz. Myśmy zaczęli od diagnozy, to oczywiście jest już pewien wydatek na przykład, ale można samemu sprawdzić, czy nie mamy tych cech trudnego języka, przejrzeć sobie po prostu swój sposób komunikacji. Myśmy postawili na wykształcenie konsultantów i trenerów, bo mamy bardzo dużą organizację, podobnie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Będzie u nas 11 trenerów, 20 konsultantów, którzy pomogą pracownikom upraszczać te trudniejsze rzeczy, nauczą ich, jak pisać prostym językiem. Mamy poradnik prostego pisania, na podstawie tych naszych dokumentów z diagnozy przygotowała właśnie pracownia prostej polszczyzny ten poradnik. Mamy słowniczek wreszcie, jakie słowo można zastąpić jakim. I mamy wreszcie te instrukcje, o których powiedziałem, na ludzi na różnych stanowiskach. Jeszcze konsultanci i trenerzy mają taką specjalną listę, która pozwala sprawdzać dokumenty. Czyli możemy wziąć dokument niezależnie czego dotyczy, na jaki jest temat i spróbować sobie sprawdzić, ile punktów tej prostej polszczyzny on spełnia, na ile punktów można go ocenić i porównać z jednego biura, z drugiego biura, z jednej dzielnicy, z drugiej dzielnicy, na ile te pisma są proste, czyli co jeszcze mogą poprawić piszący, żeby odbiorca miał lepszy, prostszy tekst. No i ważna jest kontrola. Możemy sobie sami sprawdzać, jak piszemy, czy piszemy prosto. Są do tego narzędzia automatyczne. Wrocław przygotował serwis logios.dev. Tam można sobie po prostu wkleić swój tekst i uzyskać opis, czy to jest prosty tekst. I wreszcie również Polska Akademia Nauk, Instytut Filologii Polskiej też ma taki jasnopis.pl. To też jest narzędzie, gdzie można wrzucić fragment swojego tekstu i sprawdzić, co w nim jest dobrze, co w nim jest źle. Te narzędzia pozwalają nam wyrobić sobie opinię o naszym języku, sugerują, co trzeba poprawić, także są bardzo, bardzo pod tym względem fajne. Oczywiście bieżąco muszą to sprawdzać przełożeni, u nas jeszcze konsultanci będą robili właśnie takie próbki, czyli co jakiś czas będziemy szli do komórki i sprawdzali, czy to już jest proste, zrozumiałe pisanie, czyli czy to są krótkie słowa, krótkie zdania, tekst podzielony na akapity, czy wiadomo, kto i do kogo pisze, czy odbiorca jest potraktowany życzliwie i z pełną kulturą, to też jest istotne. I wreszcie, czy dostał odpowiedź na swoje merytoryczne pytanie i ta odpowiedź jest na pierwszym miejscu, czyli to, co interesuje odbiorcę, jest dla niego najważniejsze. To ja mam taką propozycję teraz, byśmy spróbowali prześledzić proces odwrotny, czyli jak starając się na ten koturn wejść, jak starając się skomplikować życie sobie i innym, urzędnicy potrafią prostą rzecz zagmatwać. Tu będę potrzebował Państwa pomocy. Zachęcam wszystkich do tego, żeby pisać odpowiedzi na czacie, bo wtedy będzie dużo, dużo łatwiej o to, żebyśmy to zrobili wspólnie. Zaczniemy od prostego słowa. Tylko Pawle, jeszcze sekundka, mam takie wtrącenie malutkie, bo nie chciałabym, żeby to nam uciekło, a tutaj mieliśmy takie małe wątpliwości. Oprócz tego, że Olosie ześli do nas takich urzędników, to chyba ochy jachy w twoim kierunku. Zresztą ja też słucham, powiem wam, jak oczarowana i pewnie dlatego nie ma na Q&A pytań, bo mówisz tak prosto i jasno, że tu nie ma o co pytać prawie.
I teraz tak, szybciutko. Magda pytała chyba, czy na początku pisma w odpowiedzi, czy odpowiadając? Tutaj ja mam jeszcze jedną radę. W ogóle tego nie pisać. W ogóle wyeliminujmy z języka pisanie o pisaniu. Dlatego, że jak piszemy, informujemy państwa o czymś, to my zaczynamy informować. Więc nie piszmy o czymś, co już i tak robimy. Jeśli informujemy o koncercie, to od razu napiszmy, zapraszamy na koncert. Jeżeli ktoś do nas napisał w sprawie, no już zostanę przy tym, czy może wybudować budynek, to napiszmy do niego od razu, tak, może pan wybudować budynek. Napisał, zapytał nas pan o to w piśmie i tu można podać. Długi numer. Tak, ale najlepiej tego też nie robić, dlatego że on dobrze wie, w jakim piśmie podał. Najlepiej wystarczy napisać, tak, może pan to zrobić, napisał pan do nas pytanie, my odpowiadamy na takiej i takiej podstawie, że może pan to zrobić. Dalej, człowiek oddycha z ulgą, stresu brak. To jest zdecydowanie prostsza metoda, żeby po prostu pomijać te wstępy. Zresztą ja zwrócę na taką drobną rzecz uwagę. Kiedy komuś w odpowiedzi piszemy, uprzejmie pana informujemy, to my tak naprawdę jesteśmy nieuprzejmi. Dlatego, że jeżeli chcemy kogoś poinformować uprzejmie, to piszmy, nie podkreślając, jacy to my jesteśmy uprzejmi, bo to on powinien ocenić, czy my tak naprawdę jesteśmy uprzejmi, czy też nam trochę tej uprzejmości brakuje po tym, jak przeczyta nasze pismo. Więc proponuję pominąć właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, które w pismach pominąć można. Czyli z jednej strony mamy taki dystans, a z drugiej strony takie ugrzecznienie tak w komunikacji. Brakuje tego środka. Tak, to prawda, brakuje konkretu. Ludzi interesują dzisiaj konkrety, bo tak jak powiedziałem, my mamy mało czasu tak naprawdę na komunikację. I to jest dla nas bardzo ważne, dla nas wszystkich jest bardzo ważne, żebyśmy mogli sprawę, którą przychodzi z tym naszym pismem z urzędu, załatwić jak najszybciej po prostu. Marta jeszcze dopytuje, co ze słynnym informuje, co następuje? Nie. To jest wszystko do wykreślenia. Bardzo się dziwią czasem urzędnicy, jak my tutaj im to wykreślamy, dlatego że w urzędzie prowadzimy poradnię językową Urzędu Miasta i po prostu podpowiadamy nie tylko czy z kreską napisać pewne rzeczy, bo to łatwo jest znaleźć w słowniku, ale właśnie jak napisać prosto, to znaczy które części można pominąć, co można przerobić na listę w punktach. I no, mieliśmy taki odbiór, że ktoś stwierdził, o kurczę, wyczyściliście to i teraz rzeczywiście informacja została cała, bo to też jest ważny element prostego pisania, że my nie możemy wyrzucić niczego, co jest istotne merytorycznie. Nie chodzi o to, żeby to było krótsze za wszelką cenę. Czasem w prostym języku list jest dłuższy, zajmuje półtorej kartki, a nie jedną, dlatego że coś na przykład rozbiliśmy na punkty, bo w ten sposób jest czytelniejsze. Albo dodaliśmy odstęp między akapitami, bo oko, tak jak ucho, też czasem musi odpocząć podczas lektury i wtedy jest łatwiej czytającemu, jeśli ma to rozbite na pojedyncze akapity. No dobra, to zanim przejdziemy do ćwiczenia, Paweł pyta, czy warszawski poradnik jest dostępny w sieci? Nie jest. Poradnik jest rzeczą wewnętrzną, ale kłaniają się dobre praktyki administracji. Tak jak jestem na poniedziałek umówiony z Poznaniem, żeby się podzielić dokumentami, my jesteśmy bardzo chętni, niezależnie od tego, czym się państwo zajmują. Ja zapraszam do kontaktu, na pewno będzie można dzięki Warszawskiej Akademii się z nami skontaktować i bardzo chętnie podzielimy się i dokumentami, i doświadczeniem, i konkretnymi bardzo podpowiedziami. Właśnie po to jest Warszawska Akademia Dostępności. No dobra, to co, ruszamy z ćwiczeniem, tak? Tak, prośba, ponieważ ja trochę mam kłopot, żeby czat tutaj... Ale ja jestem, właśnie. Zaraz będziemy w ogóle, bo tutaj nasza gospodyni Michalina poprosiła, żebym przypomniała, że tutaj mamy poślizg i czasu mało. Ja nad czatem czuwam, Pawle, także możesz spokojnie mi to zostawić. Może to ćwiczenie trochę szybciej, żeby już nie wchodzić w czas równie ciekawej rzeczy, czyli języka łatwego do czytania, bo to jest trudniejsza kwestia, mniej może oczywista.
potrafią urzędnicy komplikować, potrafią nazywać szumnie i dumnie czynności. Jak Państwo myślą, jak napiszą zamiast po prostu kupić? Co oni zrobili za czynność? Jak nie... No, zakupić mam tutaj, zakupić, albo zakupić. Nabyć drogą kupna może jeszcze. Nabyć drogą kupna, tak. Z reguły urzędnicy się strasznie napocą i piszą nam wtedy, że dokonują kupna. My cały czas zwracamy w poradni uwagę urzędnikom, że mają strasznie dużo dokonań. Sfinansowali. Tak, ja generalnie przez te lata zajmowałem się sportem, więc miałem przyjemność być przy pierwszych sukcesach Justyny Kowalczyk osobiście i gratulować Adamowi Małyszowi po zdobyciu złotej kuli jako jedna z pierwszych osób. I wydaje mi się, że tam to są dopiero dokonania, natomiast kupienie tuszu do tonera to jest zwyczajna czynność, a nie żadne dokonanie, więc pisanie o dokonaniu kupna jest zabawne. A jak można jeszcze skomplikować to dokonanie kupna? Można nabyć drogą kupna. Już tak. Kto z Państwa o tym mówi? Tak, to ja akurat, nabyć to ode mnie. Kupna. Co można jeszcze z tym zrobić? Można dokonać nabycia drogą kupna. Ale teraz jeszcze nie tylko sama droga kupna jest prosta, można coś zrobić na drodze kupna. Robi nam się z tego taka piramida. Robi nam się śliczna piramida, która jeszcze może być szersza u podstaw, bo jeszcze można dokonać nabycia na drodze transakcji kupna-sprzedaży. O słodki losie. To jest właśnie przykład wprowadzenia języka fachowego, terminu ekonomicznego w miejscu, gdzie on jest zupełnie niepotrzebny. Zdecydowanie. Muszą Państwo przyznać. Czy masz jeszcze jakiś deserek do tego? Jakiś punkt 7? Że są takie rzeczy. Możemy wreszcie dokonać nabycia na drodze przeprowadzenia tejże transakcji kupna-sprzedaży. Możemy dokonać realizacji nabycia na drodze przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Możemy nawet dokonać realizacji nabycia na drodze przeprowadzenia uskutecznionej transakcji kupna-sprzedaży. No i wielki finał, żeby ta podstawa miała dno. Dokonać wdrożenia i realizacji nabycia na drodze przeprowadzenia uskutecznionej transakcji kupna-sprzedaży. Teraz nikt już nie rozumie. Na dodatek z jednej strony robi się 7, z 5 minut robi się 35. A z jednej kartki tekstu robią się 2 i komuś się wydaje, że napisał coś mądrego. Tak. Nie. I na zakończenie może już tylko taka jedna myśl. Amerykanie z Pensylwanii, naukowcy, przygotowali 3 wersje pisma. Proste, gdzie się tak jak tymi zasadami, którymi mówiłem, informowało mieszkańca o czymś. Pismo, do którego potem dodano terminologię fachową, to był drugi wariant. I potem trzeci wariant, to jest pismo, do którego dodano właśnie takich słów zupełnie niepotrzebnych z języka urzędowego. I rozesłano to do wielu ludzi, do 3 grup kontrolnych i te 3 grupy kontrolne czytały wszystkie 3 pisma, a jedna z nich odpowiadała na pytanie, kto był najmądrzejszym autorem pisma. Czy ten, co napisał prosto, czy ten, co dodał do tego terminów fachowych, czy ten, co jeszcze napisał to tak ładnie urzędowo. Otóż 70% ponad odpowiedział, że ten, co napisał prosto, on jest mądry, bo ja rozumiem. I myślę, że to jest taka główna myśl, i podsumowanie. Dlaczego warto wprowadzić prosty język. Jeśli my będziemy pisali prosto, to inni ludzie będą nas rozumieć, szanować i lubić, a warto, żeby nas lubili nasi klienci. Dokładnie tak. Paweł, dzięki, to było cudowne. No powiem szczerze, ja słucham oczarowana i... No nie mamy pytań po prostu, bo to było proste i jasne. Słuchajcie, teraz pojawi się z nami Ola Steierwald. Olu, jesteś z nami? Na pewno jesteś z nami. Pokaż nam się. Czekamy na Olę. Paweł, w razie czego nie umykaj. Słuchajcie, czy jest Ola? Jest Ola, cudownie, bo musiałam przewinąć swoje okienko. Dobra, tylko Ola jest... Tak, o, już. Szukałam, już, gdzie, już. W jaki sposób włączyć głos, bo jakoś... Super. Podobało ci się to, co mówił Paweł? Tak, bardzo mi się podobało i myślę, że to są dobre podstawy do tego, o czym ja za chwilę będę mówić. Bo... No właśnie, wchodzimy na level, słuchajcie, na level wyższy, na poziom wyższy, nie będę tutaj utrudniać. Olu, no, troszkę dziel tak. Się z nami, swoim dobrem. No dobrze, to ja w takim razie również skorzystam z możliwości pokazania prezentacji, bo no, myślę, że tutaj te wizualizacje dużo Państwu podpowiedzą.
Ja w ogóle też się bardzo cieszę, bo widziałam, że wśród uczestników są osoby, dla których teraz jeszcze przygotowuję różne informacje, więc tym bardziej się cieszę, bo no, za chwilę w tej odpowiedniej części też się do nich odniosę. Więc w takim razie... Uwaga, uwaga, jest. Uwaga, uwaga. I mamy. Tak? Wszystko widać? Pięknie? Widać. Wszyscy widzicie? No, jakieś chociaż jedna łapka no, w górę. Jakieś jedna. Tak, dobrze. Tak, Kasia jest. Pisze, że tak. A skoro Kasia pisze, że tak, to znaczy, że widzimy. To ja sobie też od razu wrzucę czat, żeby widzieć tutaj Państwo pytania. Nie martw się, dlaczego jestem czujna. I tutaj jestem twoim, wiesz, asystentem, asystentką. Moim asystentem, tak. To ja jeszcze tylko muszę odkryć, dlaczego mi się slajd nie przewija. Tak, no dobrze, to ja już w takim razie przechodzę do opowiadania, bo no właśnie, no tak chciałam jeszcze tutaj opowiedzieć, tak, skąd ja i dlaczego tutaj jestem, bo faktycznie no, od dłuższego czasu, no już ponad dekadę, pracuję na rzecz dostępności dla osób w spektrum autyzmu i to szczególnie, znaczy moim obszarem jest kultura, ponieważ bardzo często mam przyjemność pracy również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, to tak jednocześnie pojawiła się potrzeba tworzenia tekstów łatwych do czytania i rozumienia. I to, co robiłam do tej pory, no to przede wszystkim opisy dzieł sztuki właśnie przy wykorzystaniu tych standardów. No i teraz, jak się okazuje, jest, z czego bardzo się cieszę, nagle ta kwestia tekstu łatwego do czytania i rozumienia no, zaczęła już wchodzić w inne zupełnie obszary i coraz więcej osób na ten temat wie. Wchodzi do mainstreamu, można tak, powiedzieć. Wchodzi do mainstreamu, z czego ja się bardzo cieszę, bo tylko, że mam wrażenie, że większość osób tak przeciera oczy ze zdumienia i trochę się tutaj właśnie boi i nie wie, jak z tym sobie poradzić. Więc dlatego ja bym chciała się dzisiaj z Państwem podzielić moimi takimi spostrzeżeniami, trochę takimi śmiesznostkami, co właśnie się dzieje właśnie z tym naszym łatwym tekstem. No, po wprowadzeniu ustawy o dostępności. No, więc taki mam plan na dzisiaj, żeby właśnie tym tekstem łatwym do czytania i rozumienia się z Państwem podzielić. Nas zarazić tym po prostu. Tak, nas super. Państwa zarazić i powiedzieć, że to jest naprawdę coś, co się sprawdza i coś, czego nie trzeba się bać, tylko że faktycznie trzeba się tutaj no, zacząć chyba po prostu, nie? Zacząć. Zrobić ten pierwszy krok. Tak, trzeba trenować i to jest ogromny wysiłek, bo Ja w ogóle nie wiem, czy ty wiesz, że ja do ciebie wzdycham, naprawdę. Może nie wiesz tego, ale wzdycham do ciebie od jakiegoś czasu właśnie. Dlatego tak się strasznie cieszę, że się tym podzielisz, bo myślę, że no właśnie, takie osoby jak ty są potrzebne i myślę, że zaraz wszyscy złapiemy tego bakcyla. Zresztą pewnie większość osób, które tu są, wzdychają do ciebie i to będzie super spotkanie, więc lecimy. A jeśli już wyłączam, żeby dobrze. Nie komentować, tylko żeby czerpać. Dobrze, bardzo ci dziękuję, Małgosiu. No tak, no bardzo właśnie zależało mi na tym, żeby trochę no, zmienić patrzenie na ten tekst, żeby właśnie pokazać, że no, można tworzyć i że Państwo również mogą go tworzyć, tylko że trzeba z tymi zasadami się zapoznać i później dużo, dużo, dużo ćwiczyć. Bo ja już te teksty przygotowuję od no, kilku lat, ale cały czas jak patrzę na te swoje teksty, to jeszcze chciałabym coś w nich poprawić, coś zmienić i widzę również u siebie taki progres, no, że już trochę łatwiej mi się to robi, ale jednak nad każdym tekstem trzeba pracować. To przejdźmy w takim razie do meritum, bo ten znaczek, który tutaj Państwo widzą, to jest logo właśnie tekstu łatwego do czytania i rozumienia, czyli easy to read, tak jak już wcześniej tutaj Paweł powiedział. I to nie jest tak, że to jest coś, co właśnie funkcjonuje tylko w Polsce. To funkcjonuje na całym świecie, ten standard i z niego korzystają tak inne kraje. Ja się będę tutaj odnosić do moich ulubionych tekstów, które są u naszych sąsiadów w Niemczech, bo naprawdę tam już zostały wypracowane takie zasady, z których no to jest naturalne, także jeżeli mamy strony rządowe, no to większość tekstów takich kluczowych
są przygotowane w tym standardzie. Są portale, które informacyjne, które w ogóle są tworzone właśnie zgodnie z tymi zasadami, ale tylko nie tylko w Niemczech, ale również w Szwecji. No i warto właśnie z tego czerpać, z tych przykładów, podpatrywać, jak to wygląda za granicą. Ale w takim razie znowu tutaj zachęcam do tego, żeby w ogóle myśleć o tych odbiorcach, bo ta grupa, która skorzysta z tego, będzie jeszcze większa niż z tekstu z tej naszej prostej polszczyzny. Tutaj bierzemy pod uwagę te możliwości osób, które właśnie będą znajdowały się w tej grupie osób właśnie z niepełnosprawnością intelektualną, dla części osób w spektrum autyzmu, bo pamiętajcie, że spektrum jest bardzo szerokie, tak, że tutaj te osoby, które będą miały takie trudności w komunikacji, czy osoby, które będą miały również sprzężone niepełnosprawności, będą tutaj potrzebowały właśnie takiego konkretnego komunikatu i dlatego ten tekst będzie dla nich jak najbardziej przyjazny. Tutaj przywołana również ta grupa osób, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, tak, dla których język polski jest kolejnym językiem, którego się uczą. I tutaj jesteśmy coraz bardziej takim krajem, którym cieszymy się z tego, tak, z tej wielokulturowości, z tego, że to nasze społeczeństwo się coraz bardziej miesza. Ale jeżeli na przykład spojrzymy na przykład z Anglii, gdzie to społeczeństwo jest już takim tyglem kultur, no i dlatego jest tam bardzo też rozwinięta kwestia dostępności w ogóle wszelakich dokumentów. Ja się zawsze śmieję, że jeżeli będą Państwo chcieli coś przeskrobać, to zachęcam do tego, żeby to zrobić właśnie w Anglii, no bo wtedy otrzymają Państwo taki pakiet informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia, no i mogą się Państwo starać o zwolnienie warunkowe. Więc jeżeli już, to tam. Więc wszystko będzie jasno, klarownie i można zobaczyć, czy to się właśnie uda. No i tutaj kolejną tą grupą, czyli właśnie te osoby, które mają trudności z czytaniem, dla których w ogóle właśnie przeczytanie tekstu już bardzo długiego, bardzo złożonego, no będzie wyzwanie, tak? Czy osoby starsze, tak jak tutaj wcześniej mówił Paweł, odnośnie tego, w jaki sposób w ogóle wizualnie wygląda ten tekst, to również wpływa na jego odbiór, na to, w jaki sposób czytamy, no i po prostu rozumiemy. No i kwestia taka, że mamy osoby, które lubią zwięzłe i przejrzyste informacje. Ja do takich należę, więc jak widzę różne broszury, które są w szpitalach, polecam tutaj ogromnie szpital właśnie Great Ormond w Londynie. Ich publikacje na temat, w jaki sposób przygotować się do przeróżnych zabiegów. Naprawdę, tam jest cały spis. I właśnie w tych momentach stresu, kiedy chcemy się przygotować razem ze swoim dzieckiem, żeby pokazać, no bo oczywiście pamiętają Państwo, jak kiedyś jeszcze chodziliśmy normalnie do lekarzy, a nie tylko były to teleporady, no to w momencie, kiedy przygotowujemy się do nawet poważnej operacji, czy nawet do biopsji, to są bardzo stresujące momenty. A później wychodzimy jeszcze z takim większym mętlikiem, ciężko jest nam czasami się skupić na tym, co tam w ogóle ten lekarz mówi. Ale jak już dostaniemy jakąś ulotkę, gdzie mamy krok po kroku, co się będzie z nami działo, daje radę, no i naprawdę jest pomocne. Więc tak naprawdę z tych tekstów mogą korzystać wszyscy. I dlatego no, warto je robić, bo to naprawdę, no myślę, że jak Państwo by zobaczyli takie teksty, to też by z chęcią, ja już tylko takie najbardziej lubię czytać. I ta grupa, tak jak już tutaj wcześniej powiedziałam o tych różnych potrzebach, szczególnie myślę sobie o tej grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, że przeczytanie takiej zbyt długiej informacji, takich właśnie elaboratów, no będzie no sprawiało trudność. Mamy tutaj kwestię w ogóle koncentracji. Jeżeli to będzie długi tekst, a ta osoba może mieć tylko znacznie ten krótszy czas koncentracji, będzie to, nie wiem, 5 minut i będzie potrzebowała dalej odpocząć, a jeżeli jeszcze znacznie dłużej czyta tekst, żeby go w ogóle zrozumieć,
no to okazuje się, że przeczytanie takiego całej broszury no będzie tutaj trwało i trwało i to będzie wielkim takim wyzwaniem dla tego człowieka, więc no powinniśmy się zastanowić, bo jeżeli chcemy tworzyć dokumenty, z których no każdy obywatel, tak, jeżeli mówimy tutaj o urzędach, ma korzystać, no to dlaczego mamy pomijać właśnie tą grupę? I warto również zwrócić uwagę na to, że mając tak długi tekst, ciężko nam jest wyłowić później, bo ta osoba nawet może przeczytać ten tekst, ale żeby już wskazać jakby taki sens w ogóle tego, no to tu już znowu będzie no kłopot, tak, bo zrozumienie, tak, wyłowienie tych najważniejszych treści, no to wtedy jakby jest zależne właśnie od możliwości tej osoby, więc tutaj znowu mogą być nieporozumienia, również no taki duży zawód, tak, że znowu sobie nie poradziłem, tak, z wykonaniem tej czynności i w ogóle w zrozumieniu tej informacji. Przechodząc jeszcze do kwestii tego zrozumienia słownictwa, tak, i zasad społecznych, tutaj bardzo też lubię taki przykład w ogóle tych metafor. Nasz język jest przepiękny, tak, i to w jaki sposób tworzymy właśnie metafory, synonimy, to myślę, że możemy zostawić autorom różnych książek, tak? A jeżeli mówimy o takich konkretnych materiałach, które mają być właśnie dla każdego obywatela, no to wtedy no, musimy tutaj uważać, tak, żeby tego nie wykorzystywać, bo znowu wprowadzimy naszego czytelnika w błąd i nie będzie rozumiał, o co tutaj tak naprawdę chodzi. No i przede wszystkim no, nie każdy ma wiedzę na dany temat, nie jest ekspertem, więc jeżeli chcemy przekazać jakąś informację, no musimy pamiętać, że on może w ogóle nie znać tego tematu, więc nie możemy zakładać, że ta osoba zna się albo kiedykolwiek, nie wiem, podróżowała danym środkiem transportu. Może przyjechać z innego miasta i to jest też bardzo ciekawe, jak my w różnych miastach nazywamy w ogóle bilety albo kasowniki, albo pętle tramwajowe czy autobusowe. Jak ostatnio miałam spotkanie z osobami z Łodzi i oni już zaczęli rzucać swoją nomenklaturą na to, to ja tak stwierdziłam, że chyba nie wiem, co ktoś mnie tutaj wyklucza z tej rozmowy, więc to takie regionalizmy no, no tutaj też mogą wprowadzić no, w błąd. Tak? Ja akurat nie mam wiedzy, jak to się nazywa, ale no, faktycznie no, dzięki temu spotkaniu już wiem i tak jest to dla mnie jasne, ale no, musimy pamiętać, że jeżeli nie mamy również tego wyjaśnienia, co to znaczy, no to zostawiamy znowu tak z niczym tego naszego odbiorcę. No i tutaj będzie teraz tak ostro, bo pamiętajcie, że to nie jest taki wymysł. Ja jestem bardzo też wdzięczna PSONI, czyli Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który od wielu, wielu lat jest tak konsekwentnie promuje i pokazuje, jak ważne są komunikaty w tekście łatwym do czytania i rozumienia. I to oni przygotowali dla Polski, właśnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, tłumaczenie takiego dokumentu, o którym za chwilę powiem, no bo do tego nas zobowiązuje konwencja. Faktycznie, no, trochę nam zajęło, żeby przygotować ustawę i przygotować również zapisy, które będą właśnie wykonawcze już i narzucały nam pewne zobowiązania. No i no niestety, tak jak dopiero mamy prawo, mamy napisane to w takim ustawie, no to wtedy zaczynamy przestrzegać i w ogóle tak, dobra, robimy. Staramy się, nawet nie staramy się, uczymy się przestrzegać. Tak, uczymy się przestrzegać, dokładnie, no ale już gdzieś to w takim razie zawisło, że to nie tylko jest wisi, na barkach tak, organizacji pozarządowych, no tylko, że ktoś tutaj jeszcze musi tak, wykonać tą pracę, jest do czegoś zobowiązany, bo to, co jest w ustawie, no to jest zapewnienie informacji o działalności, tak, w tekście
łatwym do czytania. I o tym będzie za chwilę w drugiej części, bo to jest dopiero duża zagadka, no bo w tej ustawie nie ma w ogóle informacji, jak ten dokument ma wyglądać. No i coś, co jest, no myślę, że tutaj mogę Pawłowi pogratulować i pewnie to jest również jego zasługa, to zarządzenie prezydenta dla naszego wspaniałego miasta, bo jestem z Warszawy, z dziada pradziada, ja się bardzo cieszę, że takie rzeczy są, że wprowadzamy również lokalnie rozwiązania właśnie z prostego języka. No i zobowiązanie władz miasta do tego, żeby również te szczególnie ważne dokumenty były przygotowane w tekście łatwym do czytania i rozumienia. Jest na rok na przygotowanie się do tej rewolucji, no i właśnie jestem ciekawa, jak za rok będą wyglądały te dokumenty. Więc ja ogromnie trzymam kciuki i jestem, no cieszę się ogromnie, bo przyznam, że jeszcze się z takim czymś nie spotkałam. Więc jeżeli Państwo już wiedzą, że w swoim mieście mają takie zarządzenie, to można się podzielić, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i w takim razie kwestia tego dokumentu, tak? Od czego zacząć? Zacząć od przeczytania tej oto broszury. To jest informacja dla wszystkich. Można spotkać dwa tłumaczenia. Znaczy one są takie same, tylko że jedno zostało wydane trochę wcześniej, drugie troszkę później. Ale jeżeli wrzucą Państwo w internet informacje dla wszystkich, europejskie standardy przygotowania tekstu, no to od razu Państwu wyskoczy. I to warto przeczytać, bo tam znajduje się taki krok po kroku zbiór zasad, w jaki sposób tworzyć taki materiał. On również jest przygotowany właśnie w tekście łatwym do czytania i rozumienia, więc łatwo się go czyta. Dla mnie to również zawsze stanowi taką podstawę, że jak przygotowuję teksty, to zawsze on koło mnie jest, sięgam do niego i sprawdzam, czy na pewno się nigdzie nie pomyliłam. No. Więc jak już mamy przeczytany taki materiał, znamy tą broszurę, no to zawsze to, co robię, to zastanawiam się, dla kogo ja piszę, tak? Ja muszę znowu zastanowić się, kto będzie odbiorcą tego mojego tekstu. To jest dla mnie najważniejsze, tak? Bo ja chcę, żeby moi koleżanki i koledzy mieli równy dostęp do tej informacji, że ten tekst ma również dawać im taką samodzielność w funkcjonowaniu, że oni to przeczytają, nie będą potrzebowali dodatkowego wsparcia, żeby go zrozumieć. No i to będzie dla nich narzędzie, tak, do samodzielnego, no tutaj posłużę się przykładem kultury, tak, że samodzielnego wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu kulturalnym, czy w ogóle no, wyjścia, tak, do tej instytucji kultury. Więc trzeba się zastanowić, tak, czy w tej informacji co się powinno zawrzeć, o czym ja chcę w ogóle poinformować tego odbiorcę, na czym mi tak naprawdę zależy. Więc tutaj znowu filtrujemy, jesteśmy takim filtrem informacji tego, co byśmy chcieli powiedzieć. No i tutaj dalej się zastanawiamy, tak, co może wiedzieć ten nasz odbiorca, w jakim to jest, on jest wieku, bo może się okazać, bo tak jak właśnie współpracuję czy z teatrami dla dzieci, no i to jest głównie właśnie taki dziecięcy odbiorca. I tutaj sobie pozwolę na różne odniesienia właśnie to, które znają właśnie dzieci i na trochę inny język. Ale jeżeli będę pisała już takie pismo dla dorosłych, no to wtedy wybieramy trochę inny sposób, tak? Może coś tutaj więcej można by było przemycić, więc to też zawsze jest dla mnie wskazówka. No i to pytanie, czy właśnie ten odbiorca w ogóle jest zainteresowany tym tematem, czy ja go mogę przez ten mój tekst jakoś zainteresować i przedstawić tą wiedzę w sposób interesujący, zachęcić go do tego przeczytania, no i później pogłębienia w ogóle informacji na ten temat. No i te dwa ostatnie, to jest myślę, że kluczowe. Nad tym się zastanowimy za chwilę, no bo pytanie, kiedy ten odbiorca otrzyma informację, czyli w jakim momencie jest ona mu potrzebna i też czy
Czy będzie on musiał to przeczytać przed wizytą, czy dopiero, nie wiem, jak już będzie po wizycie, czy jak będzie składać wniosek o jakiś dokument? No i trzeba przewidzieć, tak, w którym momencie, czy będzie on mógł to otrzymać, no i później w jakiej formie, tak, czy to będzie ulotka, czy to będzie plik zawieszony na stronie, czy to będzie coś do pobrania. I również w jakim miejscu my to umieścimy, czy to będzie, jeżeli to ulotka, no to przed wejściem do instytucji, ale czy jak, jeżeli przed wejściem, no to w takim razie co on tam w ogóle, jaką treść trzeba będzie tam przekazać. Więc bardzo ważne jest, żeby sobie odpowiedzieć na te pytania, bo one nam stworzą takie ramy, właśnie taki filtr informacji, który później pozwoli nam znacznie łatwiej tą informację przygotować. Teraz znowu mi się nie... Dobra, chwileczkę. No więc w takim razie przejdźmy dalej. Dla mnie teksty łatwe do czytania i rozumienia są takim przepisem. Taką mają formę jasnego i prostego przepisu. Bo prowadzą naszego czytelnika tak krok po kroku, co mają wykonać, tak, żeby dodajemy kolejne informacje, a nie rozrzucamy tą informację po całej stronie, że nagle wracamy do jakiegoś tematu, później jeszcze trochę piszemy na jakiś inny temat i znowu wracamy, no i, bo jeżeli będziemy w ten sposób pisać, no to nam nigdy się tego dania nie uda zrobić. Ten wyjdzie nam coś, czego na pewno nie chcemy zjeść, więc dlatego warto sobie pamiętać o tym, że musimy te informacje pogrupować. Jeżeli już piszemy na jakiś temat, no to zawrzejmy go w jednym akapicie. I później oczywiście możemy częściowo do tego wracać, jeżeli to jest bardzo ważna informacja, jeżeli chcemy, bo to tak wygląda, jeżeli tłumaczymy jakieś skróty, bo skrótów tutaj proszę nie używać, albo tłumaczyć te skróty. No więc jeżeli to jest bardzo ważna informacja, to oczywiście tak, można to powtarzać, ale jeżeli chcemy takie konkretne dawać fragmenty, no to dzielmy to na poszczególne grupy i akapity. I to, co ja najbardziej lubię, ponieważ jestem takim wzrokowcem, czyli lubię tak oglądać te dokumenty i dzięki temu ja wiem, jakie tam są informacje zawarte, więc no trochę tak jest, że ten tekst łatwy do czytania i rozumienia to jest taki tekst trochę do czytania, ale trochę taki właśnie no, do oglądania, także mamy tutaj połączony tekst i obrazy, bo te obrazy mają nam podpowiedzieć, wyjaśnić trochę bardziej, naprowadzić nas na to, co jest zawarte w samej treści. I proszę zobaczyć, tutaj są takie trzy przykłady takich tekstów. One całkiem nieźle mogłyby funkcjonować z samymi piktogramami. Mamy tutaj właśnie z jednej strony tak, bardzo krótkie zdania, o czym zaraz będziemy mówić, krótkie informacje, konkretne informacje. No i z drugiej strony ilustracje, które odnoszą się bezpośrednio do tego fragmentu tekstu. To, co jest ważne, może być wyboldowane, żeby jeszcze podkreślić wagę tej informacji, ale już nie stosujemy żadnych podkreśleń, jakichś zmian super kolorów czcionek. Jest w tym podręczniku właśnie informacji dla wszystkich jest cały spis, czego nie robić, czego nie używać, bo to nawet jak, no zobaczcie Państwo, że no patrząc na ten dokument, widzimy, że ta czcionka, no poniżej 14 to nie schodzimy. Wszystkie te teksty są wyrównane do lewej strony, ponieważ rozciąganie znowu, tak, justowanie tej naszej informacji powoduje no, trudności znowu w przeczytaniu. Tutaj się kłaniamy, to jest ukłon też w kierunku dyslektyków, no bo te różne odległości pomiędzy literami no, wpływają na jakość naszego czytania i rozumienia. Jeżeli jest coś ważnego, możemy to wypunktować, tak? Więc te zasady, one się częściowo właśnie pokrywają z tą prostą polszczyzną. I warto właśnie z tego czerpać, no tylko, że dodajemy tutaj dużo, dużo ilustracji i podpowiedzi, jak coś wygląda i jak, no, jak się do tego odnieść.
Można korzystać z piktogramów, można mieć właśnie własne rysunki, tylko dobrze, żeby one były naprawdę zrozumiałe, bo tutaj warto mieć w pamięci to, jak różnie oznaczamy toalety na przykład, i tych piktogramów jest, no, no co instytucja, to coś lepszego. Więc ten piktogram musi być zrozumiały. Zachęcam Państwa do korzystania ze strony Arasak. Tam znajdują się takie piktogramy. Też strona jest w tym roku, została jej kolejna odsłona przygotowana również w języku polskim dzięki pracy wolontariuszy. To jest baza przygotowana przez rząd hiszpański. Więc można czerpać, one są darmowe, oczywiście trzeba tutaj się powołać na konkretne Creative Commons, bo są one na tej licencji, ale są bezpłatne. Więc jeżeli przeliterujesz mi, proszę adres strony, od razu wpiszę w czat. To jest arasac. Com. Tak, tak mi się wydaje. Albo S. Ja już wpisuję, sobie w wyszukiwarce A i już mam pierwszą podpowiedź. Dobra, ja wrzucam arasak.com chyba. Więc w razie czego... Super. To już mają Państwo. Okej, dobra. Dzięki. Tak, więc w razie... tutaj jak najbardziej polecam. Tam są bardzo takie proste piktogramy. Trzeba tylko uważać, jakie słowo się wrzuci, bo jak sobie Państwo spróbują wrzucić kontakt, no to mogą Państwo zobaczyć, co tam wyskoczy. Można również korzystać ze zdjęć. One również są tu bardzo dobrą podpowiedzią. No więc to już tutaj zależy od tego, co znowu chcemy przekazać, w jaki sposób. Więc piktogramy, ilustracje, zdjęcia jak najbardziej. Tak, ilustrujmy, pokazujmy to, o czym piszemy. No i teraz wchodzimy w to słowo, tak? Co z nim w takim razie zrobić? Na samym początku mamy zdania. Te zdania, tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, te 20-wyrazowe zdania, no w tym momencie warto jeszcze je troszkę odchudzić, żeby jeszcze były krótsze. Tam, gdzie stawiamy jakieś spójniki, przecinki, może się zastanowić, czy może nie lepiej nie dodać kropki. Trzeba pisać konkretnie, uważać na to też, żeby nie zalać tego naszego odbiorcy informacjami. Musimy przede wszystkim, znowu tutaj użyję tego słowa, przefiltrować, co tak naprawdę jest ważne dla odbioru, dla zrozumienia tej informacji. Bo może się okazać, i to robię najczęściej, że jak dostaję tekst do przygotowania właśnie w takiej formie, tekstu łatwego, no to pierwsze co robię, to wykreślam. Bo no mamy taką z natury, lubimy się rozpisywać, dodawać jakieś takie piękno opisujące zdania. No myślę, że tutaj to ja. Na przykład naukowskiej to byłoby... no, coś cudnego, no ale fakt, no to zostawmy te rozpisywania się do literatury, a tutaj musimy tak bardzo dawać konkret, bo nawet może się okazać, że w naszym cenniku biletów również możemy troszkę powycinać, więc zobaczmy, tak, zróbmy taką pierwszą selekcję, co w ogóle odpadnie z tych zdań, a później to, co będzie, znowu bierzemy jeszcze na dietę i zostawiamy takie bardzo proste zdania. Fit język po prostu. Tak. O, tutaj Paweł jeszcze... pisze o wstępie orzeszkowej. To właśnie. Tak, no więc tutaj mamy wspaniałą literaturę. Ja ją bardzo lubię, tak? No to jest bardzo, też działa tak na naszą wyobraźnię, no tylko no, czy to jest miejsce, tak? Jeżeli chcemy właśnie konkretnych informacji, no obawiam się, że z tym może być kłopot. Słuchajcie, tylko podpowiem jako zegarynka też, bo taką funkcję pełnię, że mamy 22 minuty do końca i jedna, słuchajcie, tłusta i mięsista kwestia od Mikołaja, ale to zostawimy ją sobie na koniec, powiedzmy na 5 minut. Także już, Olu, znikam i zostawiam. Tak, kwestia, no dobrze, ja to w przychodzeniu na dietę. Tak, a ja właśnie trochę tłuszczem zaleję naszą tutaj. Już na koniec, dobrze. Dokładnie. Na koniec. To w takim razie zobaczmy jeszcze tak kwestię tych wyrazów.
to, co jest w prostej polszczyźnie dopuszczalne, czyli wszystkie takie synonimy. Tutaj zapominamy o synonimach. Jeżeli coś jest lekiem w naszym piśmie, to on jest tym lekiem do końca. Nie dodajemy żadnych określeń jak tabletka, pigułka, no bo to wprowadza zupełnie nową rzecz do tej naszej wypowiedzi. Medykamenty. Medykamenty. Artykuły farmaceutyczne. Dokładnie. No, widzicie? Zdecydujmy się na jeden i tego używajmy przez cały czas. No bo to będzie jasne dla tej osoby, że to właśnie o to chodzi. No właśnie te wszystkie wszelakie metafory również no usuwamy. Jeżeli to są znowu te skróty, bardzo ważne nazwy, no to wytłumaczmy to na samym początku, tak, że to jest to słowo. W skrócie, no załóżmy, nie wiem, NFZ, tak, Narodowy Fundusz Zdrowia, w skrócie NFZ. No i później no, można używać tego samego skrótu, ale no tutaj trzeba, no, trzeba uważać, tak? Bo jeżeli możemy korzystać z całości nazwy, no to czemu nie? Więc pilnujemy się z tymi wyrazami. Zawsze lepiej znowu pisać pozytywnie niż negatywnie, bo jeżeli piszemy w formie negatywnej, to znowu musimy wykonać pracę i wymyślić to, co w takim razie można. Więc to jest dodatkowo nasza rola w tym, żeby no, trzeba jeszcze pokombinować w takim razie. Więc tutaj znowu zachęcam, żeby odnieść się do tego dokumentu. Tam jest jeszcze więcej takich szczegółowych informacji. No bo jeżeli mielibyśmy wszystkie zasady prześledzić, no to obawiam się, że nie starczyłoby nam tutaj, trzeba by było trochę dłużej posiedzieć, bo chciałabym po prostu jednak pokazać Państwu, co z tym tekstem dalej się dzieje, bo to, co jest najważniejsze w tworzeniu tekstów, no to jest późniejsza konsultacja. Ja się bardzo dużo uczę na tych konsultacjach, bo nawet jak już myślę, że po prostu wymyśliłam coś super, tak, najlepszego na świecie, no to jak już idę na konsultację właśnie do osoby z niepełnosprawnością, znaczy do osoby, która będzie korzystała z tego tekstu, no to okazuje się, że nie, tak, że coś tutaj jeszcze warto poprawić, że coś albo zmienić kolejność, coś warto dodać, bo jest to niezrozumiałe. Więc na tych konsultacjach właśnie jest to wychwytywane. No i znowu wracamy tak do poprawienia tego podstawowego tekstu, który przygotowaliśmy. Więc bardzo ważne jest angażowanie, żebyśmy wiedzieli, czy wykonaliśmy dobrą robotę, bo taka sztuka dla sztuki, no to trochę tak, no, no nie. No to teraz przejdźmy do tej tajemniczej informacji o działalności, bo do tego zostaliśmy zobowiązani ustawą. No i tutaj, no nie mamy, tak? No nie wiemy, co tam powinno być. No to zastanawialiśmy się właśnie w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności, co zrobić, jak uporządkować te informacje dla bardzo różnych podmiotów, no bo to obowiązuje tak no bardzo ogromną liczbę instytucji. Więc i zarówno kulturę, urzędy, poprzez jeszcze inne tutaj obszary. No i to, co, no właśnie, zrobiłam sobie na samym początku, no to przejrzałam sobie, bo tak stwierdziłam, no jeżeli już, no to warto czerpać wiedzę od no, ministerstw, tak? No jeżeli coś wymyślili, to na pewno sami już dobrze wiedzą, jak to robić. No i jak się okazało, no tutaj są trzy informacje z różnych podmiotów, no urzędów, czyli państwowych, tak? No i każdy z nich, proszę zobaczyć, że po pierwsze jest inaczej w ogóle sformatowane. W niektórych są zdjęcia, w niektórych są piktogramy. Znaczy, tu zmieściły mi się tylko trzy, ale jakbym dorzuciła jeszcze z kilku kolejnych, które mają, bo oczywiście są jeszcze takie ministerstwa, które nie mają tej informacji, no to by się okazało, że mamy całą paletę po prostu tych informacji o działalności. No i również warto zwrócić uwagę, że jakby słownictwo, które w nich jest zawarte, no również się, no jest inne, no bo w jednym ministerstwie mamy napisane, że szefem ministerstwa jest pan minister Tadeusz Kościński, a w drugim mamy, że na czele ministerstwa stoi, tak, minister finansów. No jeżeli miałabym odpowiedzieć, w jaki sposób
jak ten minister stoi, no to bardziej bym wyobraziła sobie, że ten minister stoi przed ministerstwem, tak? Że jakby to taki mój tok myślowy by był. No więc lepszym jest sformułowanie szefa. No ale znowu zobaczcie, że jak bardzo to się różni, więc przygotowanie tej informacji no wymaga od nas również takiej konsekwencji i dosyć dużej dyscypliny. To, co przygotowaliśmy tutaj właśnie dla warszawskich instytucji, no to teraz wspólnie tutaj jeszcze z jedną koleżanką przygotowałyśmy szablon, w ramach którego uzupełniamy te dane o instytucjach. Coś właśnie tutaj ukłon między innymi, tak, bo ostatnio przygotowałam tekst o ZTM-ie i bardzo mi się podobał tekst wyjściowy, który dostałam. Udało nam się to poukładać w taką spójną całość, tak, że dajemy informacje przede wszystkim, tak jak tutaj mamy, czym zajmuje się, tak, to ministerstwo, ten urząd, jakby za co odpowiada. Czyli jeżeli będziemy myśleli o zarządzie oczyszczania miasta, no to od razu nam się nasuwa odpowiedź i to też za to bardzo dziękuję Zomowi, który wprost napisał, tak, że dba o czystość w Warszawie, tak? No i mamy konkret, tak? Nie rozpis... To jest no, bardzo konkretne i bardzo jasne. Jeżeli mamy ZTM, no to odpowiada za komunikację miejską w Warszawie. Ale od razu powinna się znaleźć informacja, czym jest komunikacja miejska. No bo to nie jest takie oczywiste. No więc ja jednocześnie od razu wyjaśniam te trudne pojęcia, ale po takiej informacji, tak ogólnie, czym się zajmuję, warto również dać informację, co ja w ogóle załatwię, jaki jest obszar jeszcze tej działalności instytucji. No i później postanowiliśmy dać te wszystkie informacje kontaktowe, takie w jaki sposób w ogóle się skontaktować z tym urzędem, co można zrobić. No największy psikus jest w momencie, kiedy ten urząd, ta instytucja ma kilka jeszcze filii, podlega, no więc tutaj jeszcze cały czas się zastanawiamy, więc ukłon dla Biblioteki w Ursusie, cały czas myślimy, ale coś wypracujemy świetnego, bo też widziałam, że mamy tutaj przedstawicielkę, no bo my się tego cały czas uczymy, staramy się wypracować coś, co będzie dla nas, znaczy no, dla naszych odbiorców, dla tych użytkowników tych informacji jak najbardziej użyteczne, no bo to po to ma służyć, a nie po to, żebyśmy tylko zawiesili coś na stronie i się z tego cieszyli i było jako odhaczone. Tutaj jeszcze, to jest właśnie kwestia jeszcze ostatnia, gdzie, w jaki sposób zamieszczamy te informacje, no bo to dopiero jest no, takie pole do prób, możemy się stać z detektywami, gdzie te informacje są ukryte. Tutaj akurat strona z Bundestagu, ja bardzo lubię tę stronę, bo ja w sumie od razu tak znalazłam tą informację. Mają Państwo ją umieszczoną na samej górze, tak? Wybierają Państwo albo informacje, które są właśnie w języku migowym, albo w tekście łatwym, czyli ta ikonka z główką i książką, to jest trochę taka uproszczona forma tej ikony, którą pokazywałam na samym początku. No i wchodząc w tą ikonę, od razu przechodzą Państwo do całego portalu, który zawiera tylko i wyłącznie teksty właśnie w ETR-ze. No i to jest dla mnie wow, tak, że mam tutaj w ogóle oddzielny portal i wiem, gdzie szukać tej informacji. Większość stron rządowych właśnie w Niemczech ma w taki sposób wygląda wejście do informacji w ETR-ze. No i to jest również coś ważnego, że mamy ujednolicony sposób przekazywania ich informacji, gdzie ten człowiek ma tego szukać, bo no właśnie. To przejdźmy w takim razie dalej. To jest właśnie ostatnie odkrycie. No to pytanie tak szybko na spostrzegawczość, gdzie tutaj jest informacja w tekście łatwym do czytania i rozumienia? Prawa strona. Tak. Piktogramik. No, tak, jest piktogramik. No to również też rzadko się zdarza, więc ja tutaj MPEK z Wrocławia serdecznie pozdrawiam, bo no znowu zobaczcie, że jest ta informacja, to logo wyciągnięte na sam wierzch, tak? Nie musimy tego szukać, nie musimy gdzieś tutaj krążyć po
po tych dokumentach, zakładkach mamy tu na wierzchu. I klikając to przechodzimy do tekstu. Oczywiście umieszczanie tu takich jakby przekładów na, przy artykułach konkretnych, to również jest bardzo dobra praktyka. No tylko musimy być konsekwentni w tym, gdzie my umieszczamy te informacje. Myślę, że to tak samo wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie tłumaczenia na polski język migowy. Gdzie tego tłumacza dać, żeby było wiadomo, że ta informacja tam jest? No bo... No i teraz kilka przykładów, tak jak... Gdzie zamieszczają ministerstwa swoje informacje. No i tutaj widzimy tą ścieżkę, tak, że Ministerstwo Finansów, później musimy wejść w kontakt, później w dostępność i na końcu jest informacja o działalności ministerstwa. Tak, musimy wykonać 4 kroki, żeby w tej informacji o działalności ministerstwa znaleźć tą informację w tekście łatwym do czytania i rozumienia. No to mnie to też trochę zastanawia, no to kto w takim razie wpadnie na to, że musi wykonać takie 4 kroki, a po pierwsze kliknąć w kontakt? No zupełnie nieintuicyjnie, w moim przekonaniu. No tak, no w moim też, no więc można oczywiście skorzystać z wyszukiwarki, tylko jakie hasło trzeba wpisać w tą wyszukiwarkę, żeby no taki tekst uzyskać. No więc to jest, no tutaj no musimy się naprawdę zastanowić. Chcemy, żeby do poprawki. Osoby korzystały, a nie żeby to wisiało. No to w takim razie jeszcze taka ostatnia moja prośba. Jakby Państwo mogli wejść na stronę polskacyfrowa.gov.pl. Bo może mi się... Ja nie wejdę, bo boję się, że mnie wyrzuci ze spotkania. Jestem spłoszona. Nie. O, to chyba mi się uda. O, to jest taki quiz na spostrzegawczość. O, lubię takie rzeczy. No i w takim razie to teraz dla Państwa. Proszę znaleźć mi informację w tekście łatwym do czytania i rozumienia. Ja mogę włączyć stoper i zobaczymy, ile czasu. Ale macie nie więcej niż 3 minuty, bo musimy jeszcze przerobić mięso od Mikołaja i się pięknie pożegnać. Dobrze, to ja go włączam. No i zobaczymy, kto na czasie wskaże nam, gdzie jest informacja. Kto pierwszy, ten dostanie specjalne pozdrowienie od Oli. Tak, z dedykacją. Mhm. To ja w międzyczasie mogę powiedzieć o tym mięsie, słuchajcie, żeby nie tracić właśnie cennych minut. Mhm. Mikołaj napisał: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy chwali się w następujący sposób. W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy od dzisiaj piszemy prostym językiem. Wybrane ważne dokumenty również językiem łatwym do czytania i zrozumienia. Easy to read. A przecież to jest tekst, a nie język, prawda? Mhm. I teraz mam to skomentować? Możesz, albo nawet może to skomentować tutaj nam na czacie Paweł, jeżeli miałby chęć ewentualnie się włączyć na sekundkę, bo ja pamiętam, że była chyba dyskusja na ten temat, tak mi się wydaje, że się mhm. otarłam o nią, znaczy czytałam co nieco. Mhm. O, mamy pierwszą podpowiedź w deklaracji, o, minuta. No, zuchy. Deklaracji dostępności jest w kontakt. No, nieźle. A to, kurczę, no to teraz bym chciała tylko, szkoda, że nie ma mikrofonu, bo chciałabym wiedzieć, jaka była dedukcja, tak, w jaki sposób była szukana ta informacja. My mamy po prostu najlepszych widzów, bystrzaków samych. Tak, więc... albo osoby, które pracują. Jest kontakt, no właśnie. Control F, dostępność. No. Na samym dole deklaracja dostępności, ale ciężko było. Napiszę. No ciężko, ciężko. No i dlatego zachęcam Państwa, żeby właśnie przede wszystkim myśleć o tych naszych odbiorcach, bo no to oni mają z tego skorzystać. To nie ma być informacja, która zostanie stworzona tylko i wyłącznie na potrzeby ustawy. Ten nasz odbiorca ma z tego skorzystać, bo on ma prawo do korzystania z naszych usług. On, Kasia przez lupkę znalazła, mówi. No przez lupkę przez tego. Żeby, tak, no można znaleźć przez lupkę, tylko trzeba wpisać odpowiedni... No właśnie.
No, i pamiętajmy, że my jesteśmy wyposażeni w jakąś już wiedzę, chociażby nawet po tym wspaniałym webinarze, ale w ogóle są osoby, które powiedzmy w jakiś sposób są związane z dostępnością, a zwykły odbiorca może mieć naprawdę problem z tym słowem kluczowym. O. No, a ja sobie myślę, że w ogóle prosty język to tak leży u podstaw człowieczeństwa, tak? I takiego fajnego, skomunikowanego, właśnie, skomunikowanego społeczeństwa. I ja osobiście bardzo skorzystałam z tego naszego wspólnego czasu, bo no naprawdę to otwiera umysł niesamowicie. Prosto, prościej, najprościej, po prostu tak. Między... To ja w takim razie zakończę szerowanie, bo tutaj jeszcze widziałam informację o Poznaniu. Tak, ja bardzo lubię informacje z Poznania. Moja ukochana broszura, jak wyrobić dowód osobisty, no to to jest w ogóle poezja. I jeżeli ja chcę, no mam krok po kroku, co zrobić, żeby być no, obywatelem, jak jest, skończę już 18 i będę wiedziała jak, znaczy no już mam, tak, ale co zrobić, żeby właśnie otrzymać ten dowód. Więc ona jest bardzo taka właśnie krok po kroku pokazująca, co trzeba tutaj wykonać, jakie kroki. W takim urzędzie to człowiek miałby ochotę wymienić sobie aż ten dowód, zrobić to jeszcze raz. Tak, tak, że do którego okienka, no a i właśnie jeszcze ważna rzecz, trzeba aktualizować te informacje, bo jeżeli, no właśnie tutaj czekam, to jest, znowu będę się pastwić nad ministerstwami, czekam, kiedy będą wymieniane zdjęcia w tych wiadomościach, w tych informacjach o działalności, bo to muszą być aktualne rzeczy, bo to nie jest coś, co zamieścimy i później będzie do końca świata tam wisiało. Musimy robić to i aktualizować, więc proszę również o tym pamiętać. Żeby czyli trzeba być czujnym. Naszego, tak, odbiorcy w błąd. Dokładnie. Paweł tutaj nam napisał. Dosłowne tłumaczenie to rzeczywiście łatwe do czytania, jednak w rzeczywistości jest to odrębny sposób komunikacji, częściowo wizualny. Kiedy pisaliśmy zarządzenie, uznaliśmy, żeby tłumaczyć to jako język, coś więcej niż tylko tekst. ETR jest na tyle nowy, że pewnie dopiero przyjmie się jakaś ostateczna wersja tłumaczenia. Tu jeszcze Agnieszka napisała, przez wiele lat byłam dziennikarką radiową, rozmówcy bez mikrofonu, mówili fajnie, dostępnie, przy mikrofonie nadymali się strasznie, zawsze powtarzam, proszę powiedzieć to tak jak swojej babci. Dokładnie tak. No dobrze, kochani, słuchajcie, mamy 4 minuty. Ja potrzebuję jakąś minutkę, żeby zakończyć to wszystko ładnie, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie do Oli, to śmiało, chociaż to też było tak proste i tak piękne, że... Bardzo cieszę. To ja się tylko odniosę jeszcze do tego jakby nazewnictwa o języku, o jak to tłumaczyć, no bo ja trochę odbieram, czyli to w takim razie będzie moje osobiste zdanie, że to jest po prostu standard pisania informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia, że to nie jest jakby osobny jakby twór językowy, tak jak nie wiem, polski język migowy, tylko no coś, co jakby się, ta informacja się tworzy. Czyli sposób komunikacji trochę? No trochę tak, bo... No, tak jak są, i mamy to w też publikacjach zagranicznych, że to jest jakby używane jako easy read information, tak, że jakby, no tak, no i tyle, tak. Dokładnie. Czyli to będzie jeszcze pewnie też ewoluować i za jakiś czas będziemy mieli piękną, idealną nazwę. Mikołaj, mam nadzieję, że to rozwiało wątpliwości. No to słuchajcie, korzystając z tego, że mamy 3 minuty, to przede wszystkim podziękuję naszym tutaj uczestnikom, którzy byli z nami na czacie, tym, którzy słuchali. Kasia, dziękuję pięknie, my też dziękujemy Kasiu. Fajnie, że byliście i mówię, piękna historia, bo nie było prawie pytań i nie sądzę dlatego, że nie było zainteresowania, wręcz przeciwnie. To po prostu wbija się do głowy i do serducha i fajnie takich rzeczy słuchać. Myślę, że z takimi ludźmi jak Kola i Paweł ten świat będzie prostszy po prostu. Tak myślę. A teraz uwaga, wjeżdżam ze swoimi formułkami, które muszą wybrzmieć, to jest bardzo, bardzo ważne. No mieliśmy dziś prosto i prościej, czy w Polsce wszyscy rozumieją po polsku? No i ciekawe, rozumieją czy nie rozumieją, to już wiemy, widzieliśmy, różnie z tym bywa, ale idziemy ku lepszemu. Czy prosta polszczyzna wystarczy, by komunikować się ze wszystkimi? Czym różni się prosta polszczyzna od języka łatwego w rozumieniu i czytaniu? To był nasz temat. Małgorzata Szumowska, czyli ja prowadziłam, żeby nie było w trzeciej osobie, prowadziłam to fantastyczne spotkanie, a naszymi gośćmi był Paweł Burlewicz z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Organizacji Urzędu, i Aleksandra Steierwald, Fundacja Kultury Bez Barier. Dziękuję Wam strasznie, bo po prostu to był tak cudowny
mięsisty, chociaż odchudzony ze słów czas. Warto było tutaj być. Naszą gospodynią była niezawodna Michalina Adamska, tłumacze polskiego języka migowego Alicja Szurkiewicz, Bernard Kinow, nasi napisowcy dostępni EU. Webinarium jest organizowane w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności, realizowanego przez Fundację Kultury Bez Barier. Projekt jest finansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Projekt Warszawska Akademia Dostępności trwa 3 lata, więc dużo jeszcze przed nami. Dla miasta stołecznego Warszawy realizuje go Fundacja Kultury Bez Barier we współpracy z Fundacją Integracja, Fundacją Widzialni i Dostępni EU. Spotkanie było realizowane z tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami na żywo. I oczywiście powtórzę, webinarium było nagrywane, retransmisję ze spotkania zamieścimy na YouTube Warszawskiej Akademii Dostępności oraz fanpage'u Warszawa Dostępna na Facebooku. I to chyba wszystko, mamy minutę, więc bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję, było super.